Rozdział 21 wielka przepaść nie do przebycia! Przypowieści o bogaczu i łazarzu Chrystus pokazuje, że o swoim wiecznym przeznaczeniu człowiek decyduje już w tym życiu. W czasie próby Bóg każdemu oferuje swoją łaskę. Jeśli jednak ludzie marnują taką okazję na dogadzanie sobie, odcinają się w ten sposób od życia wiecznego. Po tym życiu nie będzie im dana już żadna kolejna próba. Dokonując własnego wyboru, utrwalili pomiędzy sobą a Bogiem przepaść nie do przebycia. Przypowieść nakreśla kontrast pomiędzy bogaczami, którzy nie polegali na Bogu, a biedakami, którzy tak właśnie czynili. Chrystus pokazuje, że nadchodzi czas, kiedy położenie tych dwóch grup odwróci się. Ci, którzy są ubodzy w dobra tego świata, ale ufają Bogu i wytrwale znoszą cierpienie, pewnego dnia zostaną wyniesieni ponad tych, którzy teraz zajmują najwyższe pozycje, jakie może dać świat, ale którzy nie poddali swojego życia Bogu. Żył pewien człowiek bogaty, powiedział Chrystus który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Bogacz nie należał do reprezentowanej przez niesprawiedliwego sędziego grupy, która otwarcie deklarowała swój brak szacunku wobec Boga i ludzi. Głosił, że jest synem Abrahama. Nie stosował wobec żebraka przemocy ani nie żądał od niego, aby odszedł z powodu przykrego widoku, jaki sobą przedstawiał. Skoro nędzny, odrażający okaz człowieka mógłby doznać pokrzepienia dzięki temu, że widzi przechodzącego przez bramę bogacza, ten pozwolił mu pozostać na swoim miejscu. Był jednak egoistycznie obojętny wobec potrzeb cierpiącego brata. Nie było wówczas szpitali, w których chory mógłby otrzymać odpowiednią opiekę. Okazanie pomocy i współczucia cierpiącym i potrzebującym zostało dane pod rozwagę tym, którym pan powierzył bogactwo. Tak było w przypadku żebraka i bogacza. Łazarz bardzo potrzebował pomocy, nie miał przyjaciół, domu, pieniędzy ani jedzenia. Jednak pozwalano, aby dzień za dniem, pozostawał w tym stanie, podczas gdy każda potrzeba bogatego pana była zaspokajana. Ten, który mógł w swojej hojności ulżyć cierpieniu bliźniego, żył dla samego siebie tak, jak wielu ludzi czyni to dzisiaj. Dzisiaj obok nas żyje wielu głodnych, nagich i bezdomnych. Jeśli odmówimy potrzebującym i cierpiącym wsparcia, posiadanymi przez nas środkami, spadnie na nas brzemię winy, z którym pewnego dnia Będziemy musieli się zmierzyć. Wszelka chciwość jest potępiana jako bałwochwalstwo. Wszelkie egoistyczne pobłażanie samemu sobie jest występkiem w oczach Bożych. Bóg uczynił bogacza zarządcą swoich dóbr i złożył na niego obowiązek służenia w takich przypadkach jak sytuacja łazarza. On nakazał, będziesz więc miłował pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej. Ze wszystkich swych sił. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wiersz 5. I będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Księga Kapłańska, rozdział 19, wiersz 18. Bogaty człowiek był Żydem i znał nakaz Boże. Zapomniał jednak, że spoczywała na nim odpowiedzialność za wykorzystanie powierzonych mu środków i możliwości. Błogosławieństwa Boże spoczywały na nim w obfitości ale używał ich egoistycznie, aby uczcić samego siebie, a nie swojego Stwórcę. Proporcjonalnie do swej zamożności, jego obowiązkiem było wykorzystywanie tych darów dla dobra ludzkości. Było to rozkazanie Boga, jednak bogaty człowiek nie myślał o swoim zobowiązaniu wobec niego, pożyczał pieniądze, pobierając odsetki od dokonanych operacji, sam jednak nie oddawał Bogu procentu od tego, co on pożyczył jemu. Posiadał wiedzę i talenty, ale nie wykorzystywał ich i nie pomnażał. Zapominając o swojej odpowiedzialności wobec Boga, wszystkie swoje siły poświęcał na przyjemności. Wszystko, co go otaczało, bezustanne rozrywki, pochwały i pochlebstwa ze strony przyjaciół, służyły jego egoistycznej zabawie. Był tak pochłonięty w kręgu swoich przyjaciół, że zupełnie stracił poczucie odpowiedzialności w kwestii współdziałania z Bogiem w jego służbie miłosierdzia. Miał możliwość zrozumienia Słowa Bożego i wprowadzenia w czyn jego nauki, jednak jego miłujące przyjemności towarzystwo, jakie sam wybierał, tak zajęło mu czas, że zapomniał o Bogu wieczności. Nadszedł czas, kiedy w okolicznościach, jakie spotkały obu mężczyzn, zaszła zmiana. Biedak cierpiał każdego dnia, ale trwał w cierpliwości i milczeniu. W końcu umarł i został pochowany. Nie było nikogo, kto by po nim płakał, jednak poprzez swoją cierpliwość w cierpieniu był świadkiem Chrystusa, przeszedł próbę wiary, a po jego śmierci jest przedstawiony jako ten, którego aniołowie zanieśli na łono Abrahama. Łazarz reprezentuje cierpiących ubogich, którzy wierzą w Chrystusa. Kiedy zabrzmi trąba i wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą jego głos i wyjdą, otrzymają oni swoją zapłatę, ponieważ ich wiara w Boga nie była jedynie teorią, ale rzeczywistością. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w otchłani podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał – Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. W tej przypowieści Jezus spotkał się z ludźmi na ich własnym gruncie. Wielu z tych, którzy słuchali słów Chrystusa, wyznawało doktrynę o świadomym stanie istnienia pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Zbawiciel znał ich ideę i przedstawił przypowieść w takiej oprawie, aby na bazie wyrobionych opinii wpoić w ich umysły ważne prawdy. Postawił przed swoimi słuchaczami lustro, w którym mogliby zobaczyć samych siebie we własnej relacji wobec Boga. Wykorzystał panujące powszechnie przekonanie, aby wprowadzić myśl, którą pragną uczynić ważną dla wszystkich, że żaden człowiek nie jest ceniony ze względu na swój stan posiadania, ponieważ wszystko, co ma, należy do niego jedynie dlatego, że Bóg mu tego użyczył. Złe wykorzystanie tych darów umieszcza go na pozycji niższej niż ta, na której znajduje się najuboższy i najbardziej udręczony, który kocha Boga i ufa mu. Chrystus pragnie, aby jego słuchacze zrozumieli, że zabezpieczenie zbawienia po śmierci jest niemożliwe. Wspomnij, synu, odpowiada Abraham, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a łazasz w podobny sposób. Nie doleł. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak, że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd nie przedostają się do nas. W ten sposób Chrystus przedstawił, jak beznadziejne jest oczekiwanie na drugi czas próby. Teraźniejsze życie jest jedynym czasem danym człowiekowi, na przygotowanie się do wieczności. Bogacz nie porzucił myśli o tym, że jest dzieckiem Abrahama i w swojej niedoli został przedstawiony jako ten, który wzywa go na pomoc. Ojcze Abrahamie, modlił się, ulituj się nade mną. Nie modlił się do Boga, ale do Abrahama. W ten sposób pokazał, że umieścił Abrahama wyżej niż Boga i że w kwestii zbawienia polegał na swoich relacjach z Abrahamem. Łotr na krzyżu skierował swoją modlitwę do Chrystusa. Jezu, powiedział, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 23, wiersz 42. I natychmiast nadeszła odpowiedź. Zaprawdę powiadam Ci dziś, kiedy wiszę na krzyżu w poniżeniu i cierpieniu, że będziesz ze mną w raju. Jednak bogaty człowiek modlił się do Abrahama i jego modlitwa nie została wysłuchana. Jedynie Chrystus został wywyższony do godności Władcy i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Księga Dziejów Apostolskich rozdział 5 wiersz 31. I nie ma w żadnym innym zbawienia. Księga Dziejów Apostolskich rozdział 4 wiersz 12. Bogaty człowiek spędził swoje życie na sprawianiu przyjemności samemu sobie, i zbyt późno dostrzegł, że nie zadbał o wieczność. Zdał sobie sprawę ze swojego szaleństwa i pomyślał o swoich braciach, którzy żyli w ten sam sposób, jedynie ku zadowoleniu samych siebie. Wówczas wyraził prośbę: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci, niech ich ostrzeże aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł. Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą, odpowiedział mu. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Kiedy bogaty człowiek poprosił o dodatkowe świadectwo dla swoich braci, powiedziano mu jasno, że gdyby nawet ten dowód został im dostarczony, to i tak by ich nie przekonał. Jego prośba wprowadza refleksję na temat Boga. To tak, jakby ten bogaty człowiek powiedział. Gdybyś ostrzegł mnie dokładniej, nie znalazłbym się tutaj. W odpowiedzi na tę prośbę słyszymy Abrahama, który mówi mniej więcej tak. Twoi bracia zostali ostrzeżeni w wystarczającym stopniu. Zostało im udzielone światło, ale oni nie chcieli go zobaczyć. Została im przedstawiona prawda, ale oni nie chcieli słuchać. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Słowa te okazały się prawdą w historii narodu izraelskiego. Ostatnim i koronnym cudem Chrystusa było wskrzeszenie martwego od czterech dni Łazarza z Betanii. W ten sposób Żydzi otrzymali cudowny dowód boskości Zbawiciela, ale odrzucili go. Łazarz powstał z martwych i złożył przed nimi swoje świadectwo. Jednak oni zatwardzili swoje serca bez względu na wszelkie dowody, a nawet chcieli pozbawić go życia. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 12, wiersze od 9 do 11. Prawo i prorocy są wyznaczonymi przez Boga czynnikami dla zbawienia człowieka. Chrystus powiedział, niechaj poddadzą się tym wpływom. Jeśli nie słuchają głosu Boga w Jego słowie, świadectwo wzbudzonego z martwych świadka nie zostanie wysłuchane. Ci, którzy słuchają Mojżesza i proroków, nie będą potrzebowali większego światła niż to, jakiego udzielił Bóg. Jeśli jednak ludzie odrzucają światło, i zaniedbują uznania danych im możliwości, to nie usłuchaliby nawet, gdyby przyszedł do nich z poselstwem któryś ze zmarłych. Nie zostaliby przekonani nawet przez ten dowód, ponieważ ci, którzy odrzucają prawo i proroków, tak zatwardzają swoje serca, że odrzucą wszelkie światło. Rozmowa pomiędzy Abrahamem a człowiekiem, który niegdyś był bogaty, jest metaforą. Płynąca z niej nauka mówi o tym, że każdy człowiek otrzymał wystarczające światło, aby wywiązać się z nałożonych na niego obowiązków. Odpowiedzialność człowieka jest proporcjonalna do jego możliwości i przywilejów. Bóg daje każdemu odpowiednie światło i łaskę do wykonania dzieła, jakie mu powierzył. Jeśli człowiek zaniedbuje wykonania tego, na co małe światło wskazuje jako jego obowiązek, to większe światło objawiłoby jedynie jego niewierność i zaniedbanie w rozwijaniu udzielonych mu błogosławieństw. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 16, wiersz 10. Ci, którzy odmawiają oświecenia ich przez Mojżesza i proroków, a jednocześnie proszą, aby dokonały się jakieś wspaniałe cuda, i tak nie zostaną przekonani, nawet gdyby ich życzenia zostały spełnione. Przypowieść o bogaczu i łazarzu pokazuje, w jaki sposób dwie grupy reprezentowane przez tych ludzi oceniane są w niewidzialnym świecie. Bycie bogatym nie jest grzechem, jeśli bogactwa nie są zdobywane niesprawiedliwie. Bogaty człowiek nie zostanie potępiony za to, że posiada bogactwa, ale za to, że wydaje powierzone mu środki w egoistyczny sposób. Uczyniłby o wiele lepiej, gdyby wykorzystując je do czynienia dobra, zgromadził swoje skarby u tronu Bożego. Śmierć nie jest w stanie zubożyć żadnego człowieka, który w ten sposób poświęca się szukaniu wiecznych skarbów. Jednak ten, kto gromadzi swój skarb dla samego siebie, nie zabierze go do nieba. Okazuje się być niewiernym sługą. Podczas swojego życia zgromadził dobra, ale zapomniał o swoim zobowiązaniu wobec Boga. Zaniedbał gromadzenia niebiańskiego skarbu. Bogaty człowiek, który miał tyle przywilejów, został przedstawiony nam jako ktoś, kto powinien był doskonalić swoje dary, tak aby jego dzieła mogły osiągnąć wysoki poziom, niosąc ze sobą rozwinięte zalety duchowe. Celem odkupienia jest nie tylko wymazanie grzechu, ale również przywrócenie człowiekowi duchowych darów, jaki utracił z powodu mocy grzechu, który doprowadził do ich skarłowacenia. Do przyszłego życia nie da się zabrać pieniędzy, nie będą tam potrzebne. Zabrane tam zostaną jedynie dobre czyny dokonane podczas zdobywania serc dla Chrystusa. Jednak ci, którzy egoistycznie spożytkowują udzielone im przez Pana dary, Pozostawiając potrzebujących bliźnich bez pomocy i nie czyniąc nic dla rozwoju dzieła Bożego na świecie, przynoszą hańbę swojemu Stwórcy. Przy ich imionach w księgach nieba zapisane jest, że okradają Boga. Bogaty człowiek miał wszystko, czego mogły dostarczyć pieniądze, nie posiadał jednak bogactw, które świadczyłyby o jego właściwej postawie przed Bogiem. Żył tak, jakby wszystko, co posiadał, należało do niego. Zlekceważył Boże wezwanie i wołanie cierpiących ubogich. Jednak w końcu nadchodzi apel, którego nie może zlekceważyć. Przez siłę, której nie jest w stanie kwestionować ani się opierać, zostaje wezwany do porzucenia miejsca, w którym nie będzie już dłużej szafarzem. Niegdyś bogaty zostaje sprowadzony do stanu rozpaczliwej nędzy. Szata Chrystusowej sprawiedliwości utkana w tkalni niebios, już nigdy go nie okryje. Ten, który kiedyś nosił najbogatszą purpurę, najprzedniejszy len, teraz jest po prostu nagi. Jego próba skończyła się. Niczego nie przyniósł na świat i niczego nie jest w stanie z niego zabrać. Chrystus uniósł zasłonę i przedstawił ten obraz przed kapłanami i przywódcami, uczonymi w piśmie i Faryzeuszami. Spójrzcie na to wy, którzy jesteście bogaci w dobra tego świata, a nie jesteście bogaci przed Bogiem. Czy nie zastanawialiście się nad tym? To, co jest wysoko cenione u ludzi, jest odrażające dla Boga. Chrystus pyta. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? Ewangelia św. Marka, rozdział ósmy, wiersze trzydziesty i trzydziesty siódmy. Zastosowanie do narodu żydowskiego Kiedy Chrystus przedstawił przypowieść o bogaczu i łazarzu, w narodzie żydowskim było wielu takich, którzy znajdowali się w opłakanym położeniu bogatego człowieka, używając bożych dóbr dla własnej satysfakcji, przygotowując samych siebie do tego, by usłyszeć wyrok. – Zważono cię na wadze i ukazałeś się zbyt lekki. Księga Daniela, rozdział piąty, wiersz dwudziesty siódmy. Bogaty człowiek został obdarzony wszelkimi doczesnymi i duchowymi błogosławieństwami, odmówił jednak współpracy z Bogiem w ich wykorzystywaniu. Podobnie było z narodem żydowskim. Pan uczynił Żydów depozytariuszami świętej prawdy. Wyznaczył ich na szafarzy jego łaski, udzielił im wszelkich duchowych i doczesnych dobrodziejstw i wezwał ich do tego, aby udzielali tych błogosławieństw innym. Zostało im udzielone szczególne polecenie odnośnie tego, jak mają traktować swych braci, którzy stracili zdrowie, czy też przybyszów w ich bramach i ubogich, jakich mieli pośród siebie. Nie mieli szukać sposobów zdobywania wszystkiego dla swojej własnej korzyści, ale pamiętać o tych, którzy są w potrzebie i dzielić się z nimi. A Bóg obiecał błogosławić im zgodnie z ich czynami miłości i miłosierdzia. Jednak podobnie jak bogaty człowiek, nie wyciągali oni ręki, aby zaspokoić doczesne czy duchowe potrzeby cierpiącej ludzkości. Napełnieni dumą, uważali samych siebie za wybrany i uhonorowany lud Boży, nie służyli jednak ani nie czcili Boga. Pokładali swoje zaufanie w fakcie, że są dziećmi Abrahama. Jesteśmy potomstwem Abrahama mówili dumnie. Ewangelia Świętego Jana, rozdział ósmy, wiersz 33. Kiedy nadszedł kryzys, objawił, że rozstali się z Bogiem i złożyli swoje zaufanie w Abrahamie tak, jakby to on był Bogiem. Chrystus pragnął, aby w zaciemnionych umysłach narodu żydowskiego zaświeciło światło. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Ewangelia Świętego Jana, rozdział ósmy, wiersze 39 dziewiąty i czterdziesty. Chrystus zdawał sobie sprawę z tego, że w pochodzeniu nie ma żadnej zasługi. Uczył, że duchowy związek zastępuje wszelkie naturalne powiązania. Żydzi głosili, że są dziedzicami Abrahama, ponieważ nie spełniali jego czynów, dowiedli, że nie są jego prawdziwymi dziećmi. Jedynie ci, którzy dają dowód tego, że pozostają w duchowej harmonii z Abrahamem, poprzez posłuszeństwo głosowi Bożemu, mogą być uważani za jego prawdziwych potomków. Chociaż żebrak należał do grupy tych, których ludzie uważali za gorszych, Chrystus uznawał go za kogoś, kogo Abraham obdarzył najbliższą przyjaźnią. Chociaż bogatego człowieka otaczały luksusy życia, był on nieświadomy, że umieścił Abrahama tam, gdzie powinien być Bóg. Gdyby cenił sobie wysoko swoje wyniosłe przywileje i pozwolił Bożemu Duchowi Świętemu kształtować swój umysł i serce, zająłby zupełnie inną pozycję. Podobnie było z narodem, którego był symbolem. Gdyby Żydzi odpowiedzieli na boskie wezwanie, ich przyszłość byłaby zupełnie inna, okazaliby prawdziwą duchową wnikliwość. Posiadali środki, które Bóg pomnożyłby, sprawiając, że wystarczyłoby ich do ubłogosławienia i oświecenia całego świata. Jednak byli tak dalece oddzieleni od Bożego porządku, że całe ich życie zeszło na manowce. Jako Boży szafarze zaniedbali wykorzystanie swoich darów w zgodzie z prawdą i sprawiedliwością. Nie brali w rachubę wieczności, a rezultatem ich wiarołomstwa był upadek całego narodu. Chrystus wiedział, że podczas niszczenia Jerozolimy Żydzi przypomną sobie Jego ostrzeżenie. I tak też się stało. Kiedy na Jerozolimę spadło nieszczęście, kiedy głód i wszelkiego rodzaju cierpienie przyszło na ludzi, przypomnieli sobie słowa Chrystusa i zrozumieli przypowieść. Ściągnęli na siebie cierpienie poprzez zaniedbanie tego, by dane im przez Boga światło świeciło dla świata. W ostatnich dniach w zakończeniu historii bogatego człowieka zostały przedstawione końcowe sceny historii Ziemi. Bogacz twierdził, że jest synem Abrahama, ale był od niego oddzielony przepaścią nie do przebycia, niewłaściwie rozwiniętym charakterem. Abraham służył Bogu, idąc za Jego słowem w wierze i posłuszeństwie. On jednak nie zważał na Boga ani na potrzeby cierpiącej ludzkości. Wielka przepaść pomiędzy nim a Abrahamem. Była przepaścią nieposłuszeństwa. Jest wielu takich, którzy w dzisiejszych dniach idą tą samą drogą. Chociaż są członkami Kościoła, są nienawróceni. Mogą brać udział w służbie Kościoła, mogą śpiewać psalm. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Psalm 42, wiersz 2. Jednak poświadczają nieprawdę. Nie są bardziej sprawiedliwi w oczach Bożych niż ostatni grzesznik. Serce, które tęskni za podnieceniem ziemskiej przyjemności, umysł, który miłuje wystawność, nie jest w stanie służyć Bogu. Niczym ów bogaty człowiek z przypowieści nie ma on żadnej skłonności ku temu, by walczyć z porządliwością ciała. Pragnie pobłażać apetytowi, wybiera atmosferę grzechu. Zostaje nagle zaskoczony przez śmierć i schodzi do grobu z charakterem kształtowanym w czasie jego życia we współpracy z szatańskimi agendami. W grobie nie może już wybierać, ani dobrze, ani źle, ponieważ w dniu, kiedy umiera, jego myśli giną. Psalm 146, wiersz czwarty i księga Kocheleta, rozdział dziewiąty, wiersze piąty i szósty. Kiedy głos Boży obudził umarłych, Wyjdzie on z grobu z takimi samymi upodobaniami, pragnieniami i pasjami, tymi samymi sympatiami i antypatiami, jakie pielęgnował, kiedy żył. Bóg nie uczyni cudu, aby stworzyć na nowo człowieka, który nie wykorzystał na to szansy, kiedy dano mu wszelkie możliwości i dostarczono wszelkich udogodnień. Kiedy żył, nie zachwycał się Bogiem, ani nie odnajdował przyjemności w jego służbie. Jego charakter nie pozostaje w harmonii z Bogiem, i nie byłby szczęśliwy w niebiańskiej rodzinie. Istnieje w naszym świecie grupa ludzi, którzy sami się usprawiedliwiają. Nie są żarłokami, pijakami, ani niewiernymi, a jednak pragną żyć dla samych siebie, nie dla Boga. Nie ma go w ich myślach, dlatego są zaliczani do niewierzących. Nawet gdyby mogli wejść do miasta Bożego, nie mieliby prawa do drzewa życia, Ponieważ kiedy położono przed nimi Boże przykazania, wraz ze wszystkimi ich wiążącymi żądaniami, powiedzieli nie. Nie służyli Bogu tutaj, dlatego nie służyliby mu w przyszłym świecie. Nie mogliby żyć w jego obecności i odczuwaliby, że każde miejsce jest lepsze niż niebo. Uczyć się Chrystusa oznacza przyjąć jego łaskę, która jest jego charakterem. Jednak ci, którzy nie cenią sobie i nie wykorzystują cennych możliwości i świętego wpływu udzielonego im na ziemi, nie są dostosowani do tego, by wziąć udział w czystym nabożeństwie niebios. Ich charaktery nie zostały ukształtowane na podobieństwo Boże. Poprzez swoje własne zaniedbanie stworzyli przepaść, której nic nie wypełni. Pomiędzy nimi a sprawiedliwymi rozciąga się wielka otchłań. Rozdział 22. Słowa i czyny. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział Idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówił mu ten drugi. W kazaniu na górze Chrystus powiedział: Nie każdy, kto mówi mi Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 7, wiersz 21. Test szczerości nie polega na słowach, ale na czynach. Chrystus nie mówi do nikogo, co szczególnego mówicie, ale cóż szczególnego czynicie. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5, wiersz 47. Jego słowa są pełne znaczenia. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 13, wiersz 17. Słowa nie mają wartości, dopóki nie towarzyszą im odpowiednie uczynki. Taka lekcja płynie z przypowieści o dwóch synach. Przypowieść została powiedziana podczas ostatniej wizyty Chrystusa w Jerozolimie przed jego śmiercią. Wygonił on kupujących i sprzedających ze świątyni. Jego głos przemówił do ich serc z Bożą Mocą. Zdumieni i przerażeni usłuchali jego rozkazu bez usprawiedliwienia się czy oporu. Kiedy opuścił ich strach, kapłani i starsi wrócili do świątyni, gdzie zobaczyli, jak Chrystus uzdrawia chorych i umierających. Słyszeli okrzyki radości i pieśni uwielbienia. W samej świątyni dzieci, które wróciły do zdrowia, machały gałązkami palmowymi i śpiewały Hosanna synowi Dawida. Głosy szczebioczących niemowląt wychwalały wielkiego uzdrowiciela, jednak to wszystko nie wystarczało, aby przezwyciężyć uprzedzenia i zazdrość kapłanów i starszych. Następnego dnia, kiedy Chrystus nauczał w świątyni, przywódcy kapłanów i starsi ludu przyszli do niego i powiedzieli: Jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Kapłani i starsi otrzymali nieomylny dowód mocy Chrystusa. Kiedy oczyścił świątynię, zobaczyli, jak w jego twarzy lśni autorytet nieba. Nie byli w stanie sprzeciwić się mocy, z jaką przemawiał. We wspaniałych czynach uzdrowienia po raz kolejny odpowiedział na ich pytanie. Dał mocny dowód swojej władzy, którego nie dało się zakwestionować. Nie był to jednak dowód, którego się domagano. Kapłani i starsi pragnęli, aby Jezus ogłosił się Mesjaszem aby mogli niewłaściwie wykorzystać Jego słowa i podburzyć lud przeciwko niemu. Pragnęli zniszczyć Jego wpływ i zabić go. Jezus wiedział, że skoro nie mogli rozpoznać w nim Boga, ani w Jego czynach zobaczyć dowodów boskiego charakteru, to nie uwierzą też Jego własnemu świadectwu, że jest Chrystusem. W swojej odpowiedzi unika on kwestii, którą oni mają nadzieję wywołać i kieruje potępienia na nich samych. Ja też zadam wam jedno pytanie, powiedział. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Kapłani i przywódcy byli zmieszani. Zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to on nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi. Nie wiemy. On również im odpowiedział. Zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Nie wiemy. Ta odpowiedź była kłamstwem. Kapłani widzieli jednak, w jakim miejscu się znajdowali i skłamali, aby ochronić samych siebie. Jan Chrzciciel przyszedł, składając świadectwo o tym, którego autorytet teraz kwestionowali. Wskazał im go, mówiąc, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ewangelia świętego Jana, rozdział pierwszy, wiersz dwudziesty dziewiąty. Ochrzcił go, a po chrzcie, kiedy Chrystus się modlił, otworzyły się niebiosa i Duch Boży niczym gołębica spoczął na nim. A z nieba dał się słyszeć głos, który powiedział, ten jest mój Synu miłowany, w którym mam upodobanie. Ewangelia św. Mateusza, rozdział trzeci, wiersz 17. Pamiętając, jak Jan powtarzał proroctwa dotyczące Mesjasza, a także scenę chrztu Jezusa, kapłani i przywódcy nie mieli odwagi powiedzieć, że chrzest Jana był z nieba. Gdyby przyznali, że Jan jest prorokiem, tak jak w rzeczywistości wierzyli, jak mogliby zaprzeć się jego świadectwu, że Jezus z Nazaretu był Synem Bożym? Nie mogli także powiedzieć, że chrzest Jana był z ludzi, ponieważ było wielu takich, którzy wierzyli, że Jan był prorokiem. Powiedzieli więc: Nie wiemy. Wówczas Chrystus przedstawił przypowieść o ojcu i dwóch synach. Kiedy ojciec poszedł do pierwszego syna, mówiąc: Idź I pracuj dzisiaj w winnicy?, ten natychmiast odpowiedział: Nie chcę. Odmówił posłuszeństwa i poddał się wpływowi bezbożnych dróg i złego towarzystwa. Jednak później żałował i usłuchał wezwania. Ojciec poszedł z tym samym poleceniem do drugiego syna: Idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Syn odpowiedział: Ja idę, panie, ale nie poszedł. W tej przypowieści ojciec reprezentuje Boga, a winnica kościół. Dwaj synowie przedstawiają dwie grupy ludzi. Syn, który odmówił spełnienia polecenia, mówiąc: Nie chcę reprezentował tych, którzy żyli w jawnym grzechu, nie silili się na bycie pobożnymi, a także otwarcie odmawiali poddania się pod jarzmo wstrzemięźliwości i posłuszeństwa, jakie nakłada prawo Boże. Jednak później wielu z nich żałowało i poddało się Bożemu wezwaniu. Kiedy Ewangelia dotarła do nich w poselstwie Jana Chrzciciela, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie, pokutowali i wyznawali swoje grzechy. Ewangelia św. Mateusza, rozdział trzeci, wiersz drugi. W synu, który powiedział idę, panie, i nie poszedł, objawił się charakter faryzeuszy. Podobnie jak on, przywódcy żydowscy nie żałowali i byli samowystarczalni. Życie religijne narodu żydowskiego stało się grą, stwarzaniem pozorów. Kiedy na górze Synaj głos Boży ogłosił prawo, cały naród ślubował posłuszeństwo. Powiedzieli idę, panie, ale nie poszli. Kiedy Chrystus przyszedł osobiście, aby przedstawić im zasady prawa, odrzucili go. Jezus dał przywódcom żydowskim w swoich dni liczne dowody swojej władzy i boskiej mocy, jednak chociaż byli o niej przekonani, nie przyjęli otrzymanych dowodów. Chrystus wykazał im, że trwali w niewierze, ponieważ nie mieli ducha, który prowadzi do posłuszeństwa. Oznajmił im, tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział piętnasty, wiersze szósty i dziewiąty. W zebranym przed Chrystusem towarzystwie znajdowali się uczeni w piśmie, kapłani i przywódcy. Po przedstawieniu przypowieści o dwóch synach zwrócił się on do słuchaczy z pytaniem. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Zapomniawszy się, faryzeusze odrzekli: Ten drugi. Powiedzieli to nie zdając sobie sprawy, że wypowiadają wyrok przeciw samym sobie. Wówczas z ust Chrystusa padło oskarżenie: Zaprawdę powiadam wam, że was celnicy i wszetecznice uprzedzają do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Jan Chrzciciel przyszedł, głosząc prawdę, i dzięki jego kazaniom grzesznicy zostali przekonani i nawróceni. Weszli do Królestwa Niebios przed tymi, którzy w poczuciu własnej sprawiedliwości odepchnęli uroczyste ostrzeżenie. Celnicy i cudzołożnice byli nieświadomi, ale ci uczeni mężowie znali drogę prawdy. Odmówili jednak pójścia ścieżką, która prowadzi do Bożego Raju. Prawda, która powinna być dla nich wonią życia ku życiu, stała się wonią śmierci ku śmierci. Jawnogrzesznicy, którzy nienawidzili samych siebie, otrzymali chrzest z rąk Jana. Jednak nauczyciele byli hipokrytami. Ich uparte serca stały się przeszkodą w przyjęciu przez nich prawdy. Opierali się przekonaniu Ducha Bożego, odrzucili posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Chrystus nie powiedział im nie jesteście w stanie wejść do Królestwa Niebios, ale wykazał, że sami stworzyli przeszkody, które im to uniemożliwiły. Dla przywódców żydowskich drzwi były nadal otwarte, zaproszenie nadal obowiązywało. Chrystus pragnął, aby zostali przekonani i nawrócili się. Życie kapłanów i starszych Izraela upływało na ceremoniach religijnych, które uważali za zbyt święte, aby łączyć je ze świeckim biznesem. Dlatego wydawało się, że ma ono całkowicie religijny charakter. Oni jednak odprawiali swoje ceremonie, aby ludzie ich widzieli i aby świat mógł uważać ich za pobożnych i poświęconych. Chociaż twierdzili, że są posłuszni, odmawiali okazania Bogu posłuszeństwa. Nie byli czynicielami prawdy, której, jak twierdzili, nauczali. Chrystus oznajmił, że Jan Chrzciciel był jednym z największych proroków i wykazał słuchaczom, że mieli wystarczająco dużo dowodów na to, że Jan był posłańcem Bożym, słowa głoszącego na pustyni miały moc. Złożył swoje świadectwo z niezachwianym spokojem, Potępiając grzechy kapłanów i przywódców, i zalecał im dzieła królestwa Niebios. Wskazywał ich grzeszne lekceważenie władzy ojca, kiedy odmawiali wykonania wyznaczonego im dzieła. Był bezkompromisowy wobec grzechu i wielu odwróciło się od swojej niesprawiedliwości. Gdyby wyznanie przywódców żydowskich było szczere, przyjęliby świadectwo Jana i zaakceptowali Jezusa jako Mesjasza. Nie okazali jednak owoców skruchy i sprawiedliwości. Ci sami, których potępiali, tłoczyli się do Królestwa Bożego przed nimi. W przypowieści syn, który powiedział idę panie, przedstawiał samego siebie jako wiernego i posłusznego, jednak czas pokazał, że jego wyznanie nie było prawdziwe. Nie miał do swojego ojca prawdziwej miłości. Podobnie faryzeusze byli dumni ze swojej świętości. Gdy jednak została wypróbowana, okazała się niepełna. Kiedy im zależało, czynili przepisy prawa niezwykle rygorystycznymi. Kiedy jednak wymagano od nich posłuszeństwa, poprzez zręczną sofistykę odsuwali od siebie moc Bożych przykazań. To o nich powiedział Chrystus. Uczynków ich nie naśladujcie, mówią bowiem, ale sami nie czynią. Nie mieli prawdziwej miłości do Boga ani do człowieka. Bóg wezwał ich, aby współdziałali z Nim w błogosławieniu świata, chociaż jednak pozornie przyjęli wezwanie, w rzeczywistości wymówili posłuszeństwo. Ufali samym sobie w tym, jacy są dobrzy, ale lekceważyli Boże przykazania. Odmówili wykonania dzieła, jakie On im wyznaczył, i z powodu ich przestępstwa Pan miał właśnie rozstać się z nieposłusznym narodem. Własna sprawiedliwość nie jest prawdziwą sprawiedliwością, a ci, którzy przy niej trwają, zostaną pozostawieni konsekwencją podtrzymywania śmiertelnego zwiedzenia. Wielu dziś twierdzi, że są posłuszni przykazaniom Bożym, ale nie mają w sercu miłości Bożej, aby przelewać ją na innych. Chrystus wzywa ich, aby zjednoczyli się z Nim w Jego dziele dla zbawienia świata, ale oni zadowalają się mówieniem: Idę, Panie. I nie idą. Nie współpracują z tymi, którzy pełnią służbę Bożą. Są próżniakami. Niczym niewierny syn składają Bogu fałszywe obietnice. Biorąc na siebie poważne zobowiązanie wobec Kościoła, ślubowali przyjmować Słowo Boże i być mu posłuszni, oddać się w służbę Bożą, jednak nie robili tego. Słowami zapewniali, że są synami Bożymi, ale życiem i charakterem zaprzeczali temu związkowi. Nie poddali swojej woli Bogu, żyli w kłamstwie. Gdy nie wymaga to poświęcenia, sprawiają wrażenie, że wypełniają obietnicę posłuszeństwa, kiedy jednak wymaga się od nich samozaparcia, kiedy widzą, że trzeba ponieść krzyż, wycofują się. W ten sposób przekonanie o obowiązku słabnie i przestępowanie Bożych przykazań staje się nawykiem. Ucho może słyszeć słowo Boże. Ale siły duchowego postrzegania odeszły. Serce jest nieczułe, a sumienie martwe. Nie myśl, że oddajesz przysługę Chrystusowi, ponieważ nie objawiasz wobec niego zdecydowanej wrogości. W ten sposób zwodzimy własne serca. Powstrzymując to, czego Bóg udzielił nam do wykorzystania w Jego służbie, czy to czas, czy środki, czy cokolwiek innego spośród powierzonych przez niego darów, działamy przeciw niemu. Szatan wykorzystuje apatyczną bierność i ospałą opieszałość rzekomych chrześcijan, aby wzmocnić swoje oddziały i przeciągnąć ludzi na swoją stronę. Wielu, którzy sądzą, że chociaż nie wykonują rzeczywistej pracy dla Chrystusa, ale przecież są po jego stronie, daje wrogowi możliwość zajęcia pola i uzyskania przewagi. Ponieważ zaniedbują możliwość bycia pilnymi pracownikami swojego mistrza, Poprzez niespełnianie obowiązków i zaniechanie słów pozwalają szatanowi zdobyć kontrolę nad sercami, które mogły być zdobyte dla Chrystusa. Nie możemy być zbawieni w stanie opieszałości i braku aktywności. Prawdziwie nawrócona osoba nie będzie prowadziła bezradnego, bezużytecznego życia. Nie ma takiej możliwości, abyśmy dryfując dotarli do nieba. Nie wejdzie do niego żaden próżniak, jeśli nie staramy się zdobyć wejścia do Królestwa, jeśli nie pragniemy żarliwie dowiedzieć się, jakie są Jego prawa, nie jesteśmy gotowi, by się w nim znaleźć. Ci, którzy odmawiają współpracy z Bogiem na ziemi, nie będą z nim współpracować w niebie. Zabranie ich do nieba nie byłoby bezpieczne. Więcej jest nadziei dla celników i grzeszników niż dla tych, którzy znają Słowo Boże, ale odmówili Mu posłuszeństwa. Ten, kto postrzega siebie jako grzesznika, którego grzechy są jawne i widoczne, który wie, że niszczy duszę, ciało i ducha przed Bogiem, trwoży się, chyba że jest na wieki oddzielony od królestwa niebios. Zdaje sobie sprawę ze swojego chorego położenia i szuka uzdrowienia u wielkiego lekarza, który powiedział: Tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 6, wiersz 37. Pan jest w stanie użyć tych ludzi jako pracowników swojej winnicy. Syn, który przez jakiś czas odmawiał posłuszeństwa wobec polecenia ojca, nie został potępiony przez Chrystusa, nie został również pochwalony. Grupa, która zachowuje się jak pierwszy syn, nie zasługuje na zaufanie ze względu na to, że prezentuje taką postawę. Ich szczerość nie powinna być uważana za zasługę. Uświęcona przez prawdę i świętość, może uczynić ich odważnymi świadkami dla Chrystusa, jednak wykorzystywana przez grzesznika w jej pierwotnym stanie jest obraźliwa i prowokująca. Fakt, że człowiek nie jest hipokrytą, nie czyni go wcale mniej grzesznym. Kiedy apele Ducha Świętego docierają do serca, Nasza jedyna nadzieja spoczywa w niezwłocznej odpowiedzi. Kiedy nadchodzi wezwanie, idź dziś pracować w mojej winnicy, nie odrzucaj zaproszenia. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. List do Hebrajczyków, rozdział czwarty, wiersz siódmy. Nie jest bezpiecznie zwlekać z posłuszeństwem. Możecie już nigdy więcej nie usłyszeć zaproszenia i niechaj nikt nie pochlebia sobie, że pielęgnowane przez jakiś czas grzechy mogą zostać porzucone tak po prostu. Tak nie jest. Każdy pielęgnowany grzech osłabia charakter i wzmacnia nawyk. Efektem jest zdeprawowanie fizyczne, umysłowe i moralne. Możesz odwrócić się od zła, jakie popełniłeś, i skierować się na właściwe ścieżki, jednak kształt nadany twojemu umysłowi oraz zażyłość z grzechem sprawi, że ciężko ci będzie rozróżnić pomiędzy tym, co dobre, a co złe. Szatan będzie atakował cię bezustannie poprzez uformowane już złe nawyki. W poleceniu idź i pracuj dziś w mojej winnicy, zawarty jest test szczerości wobec każdej duszy. Czy słowa pociągną za sobą czyny? Czy ten, który został wezwany, użyje całej wiedzy, jaką posiada, pracując wiernie i bezinteresownie dla właściciela winnicy apostoł Piotr poucza nas w kwestii planu według jakiego mamy działać łaska wami pokój i niech będą udzielone obficie mówi przez poznanie boga i jezusa pana naszego tak samo boska jego moc udzieliła nam tego wszystkiego co się odnosi do życia i pobożności przez poznanie tego który powołał nas swoją chwałą i doskonałością przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się dzięki nim stali uczestnikami boskiej natury, skoro wyrwaliście się z zepsucia wywołanego na świecie rządzą. Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość. Do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. Drugi list Świętego Piotra, rozdział pierwszy, wiersze od drugiego do siódmego. Jeśli wiernie uprawiacie winnicę swojego serca, Bóg czyni z was swoich współpracowników. I będziecie mieli pracę nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Chrystus, przedstawiając Kościół jako winnicę, nie uczy, że mamy ograniczać nasze sympatie i dzieło do własnych szeregów. Winnica pańska ma być poszerzona, On pragnie, aby rozciągała się na wszystkie części świata. Gdy otrzymujemy od Pana pouczenie i łaskę, powinniśmy udzielać innym wiedzy o tym, jak dbać o te cenne rośliny. W ten sposób możemy poszerzać winnicę pańską. Bóg czeka na dowód naszej wiary, miłości i cierpliwości. Czeka, aby zobaczyć, czy będziemy wykorzystywać każdą duchową zaletę, by stać się wprawnymi pracownikami w Jego winnicy na Ziemi, abyśmy mogli wejść do raju Bożego, owego domu Edenu, z którego Adam i Ewa zostali wykluczeni przez grzech. Bóg staje wobec swojego ludu w relacji ojca i ma ojcowskie wymaganie naszej wiernej służby. Rozważcie życie Chrystusa, stojąc na czele ludzkości, służąc swojemu Ojcu, jest przykładem tego, czym powinien i może być każdy syn. Bóg oczekuje dziś od istot ludzkich posłuszeństwa, jakie okazywał Chrystus. On służył Ojcu z miłością, w gotowości i wolności. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, oznajmił, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Psalm 40, wiersz 8 Dla Chrystusa nie było zbyt wielkiego poświęcenia ani zbyt ciężkiego trudu, aby dokończyć dzieła, które przyszedł wykonać. Kiedy miał 12 lat, powiedział Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Ewangelia św. Łukasza, rozdział 4, wiersz 34 W ten sposób mamy służyć Bogu, Jedynie ten naprawdę służy, kto działa według najwyższego standardu posłuszeństwa. Wszyscy, którzy chcieliby być synami i córkami Boga, muszą okazać się współpracownikami Boga, Chrystusa i aniołów. Jest to próba dla każdego serca. O tych, którzy mu wiernie służą, Pan mówi: Oni będą moją własnością. W dniu, w którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest Ojciec dla Syna, który jest mu posłuszny. Księga Malachiasza, rozdział trzeci, wiersz 17. Wielkim celem Boga w działaniu jego opatrzności jest wypróbowanie ludzi, danie im możliwości rozwoju charakteru. W ten sposób sprawdza on, czy są, czy nie są posłuszni jego przykazaniom. Dobre uczynki nie kupują Bożej miłości, ale objawiają, czy ją posiadamy. Jeśli poddajemy się woli Bożej i nie będziemy działali aby zapracować na Bożą Miłość, nasze serce przyjmie Ją jako dar i z miłości do Niego będziemy znajdować upodobanie w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Na świecie są dzisiaj tylko dwie grupy ludzi, i jedynie one zostaną rozpoznane na sądzie: ci, którzy gwałcą Boże Prawo, i ci, którzy są mu posłuszni. Chrystus przedstawia próbę, dzięki której sprawdza naszą lojalność albo jej brak. Jeżeli mnie miłujecie, mówi, będziecie zachowywać moje przykazania. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał. Ojca, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. Ewangelia św. Jana, rozdział czternasty, wiersze od 15 do 24 i rozdział piętnasty, wiersz 10. Rozdział 23. Winnica pańska. Naród żydowski. Po przypowieści o dwóch synach nastąpiła przypowieść o winnicy. W pierwszej Chrystus przedstawił żydowskim nauczycielom znaczenie posłuszeństwa. W drugiej wskazał na obfite błogosławieństwa udzielone Izraelowi, na podstawie których Bóg ma prawo żądać od nich posłuszeństwa. Roztoczył przed nimi piękno Bożego zamiaru, który mógłby się wypełnić, gdyby byli mu posłuszni. Uchylając zasłonę przyszłości, pokazał, że ponieważ cały naród zawiódł w osiągnięciu jego celu, Izraelici stracili jego błogosławieństwo i ściągnęli na siebie zgubę. Był pewien gospodarz, powiedział Chrystus, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Opis tej winnicy został przedstawiony przez proroka Izajasza. Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl. Pośrodku niej zbudował wieżę, także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. Księga Izajasza, rozdział piąty, wiersze pierwszy i drugi. Gospodarz wybiera skrawek ziemi na pustyni, ogradza go, oczyszcza, uprawia i obsadza wybraną winoroślą – Spodziewając się bogatego plonu, oczekuje, że ten kawałek gruntu, posiadający przewagę nad nieuprawianym pustkowiem, uhonoruje go, pokazując rezultaty jego troski i trudu włożonego w jego uprawę. Podobnie Bóg wybrał ze świata pewien lud, aby był on szkolony i kształcony przez Chrystusa. Prorok mówi: Otóż, winnicą pana zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem jego wybranym. Księga Izajasza, rozdział piąty, wiersz siódmy. Bóg obdarzył ten lud wielkimi przywilejami, błogosławiąc im obficie w swej ogromnej dobroci. Oczekiwał, że uczczą Go przynosząc owoce, mieli objawiać zasady Jego Królestwa i reprezentować charakter Boga pośród upadłego, grzesznego świata. Jako winica pańska mieli wydać owoc odmienny od tego, jaki przynosiły pogańskie narody. Bałwochwalcze ludy oddawały się niegodziwości. Bez żadnych ograniczeń pobłażano gwałtowi i zbrodni, chęci zysku, uciskowi i najbardziej deprawującym praktykom. Owocami na tym zepsutym drzewie były nikczemność, zwyrodnienie i nieszczęście. Owoc, jaki miała przynieść zasadzona przez Boga winorośl, miał pozostawać wobec nich w widocznym kontraście. Przywilejem narodu żydowskiego było reprezentowanie objawionego Mojżeszowi charakteru Boga. W odpowiedzi na jego modlitwę, Pokaż mi, proszę, chwałę Twoją, Pan obiecał. Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą. Księga Wyjścia, rozdział 33, wiersze 18 i 19. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał. Najwyższy, najwyższy, Bóg miłosierny i łagodny. Nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech. Księga Wyjścia, rozdział 34, wiersze 6 i 7. Takiego owocu Bóg oczekiwał od swojego ludu. Poprzez czystość charakterów, świętość życia, miłosierdzie, pełną miłości, uprzejmość i współczucie, Mieli objawiać, że zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę. Psalm 19, wiersz 7. Poprzez naród żydowski Bóg chciał udzielić hojnych błogosławieństw wszystkim ludziom. Za pośrednictwem Izraela miała zostać przygotowana droga do rozprzestrzeniania światła na cały świat. Narody świata, postępując według pełnych zepsucia praktyk, utraciły znajomość Boga. A jednak On w swym miłosierdziu nie unicestwił ich. Zamierzał dać im możliwość poznania go poprzez jego kościół. Zaprojektował to w ten sposób, że objawione poprzez jego lud zasady staną się środkiem odnowienia moralnego obrazu Boga w człowieku. Aby wykonać to zamierzenie Bóg wezwał Abrahama spośród jego bawuchwalczej rodziny i poprosił, aby zamieszkał w Kanaanie. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Księga Rodzaju, rozdział 12, wiersz drugi. Potomkowie Abrahama, Jakuba, a także kolejne pokolenia, znaleźli się w Egipcie, aby pośród owego wielkiego i grzesznego narodu mogli objawić zasady Bożego Królestwa. Prawość Józefa i jego wspaniałe dzieło ocalenia życia całego ludu Egiptu symbolizowały życie Chrystusa. Mojżesz i wielu innych było świadkami Boga. Wyprowadzając Izraela z Egiptu, Pan po raz kolejny objawił swoją moc i miłosierdzie. Jego cudowne dzieło wyzwolenia ich z niewoli i jego postępowanie z nimi w trakcie podróży przez pustynię stanowiły błogosławieństwo nie tylko dla nich samych. Mieli stać się lekcją poglądową dla okolicznych narodów. Pan objawił samego siebie jako Boga ponad wszelką ludzką władzą i potęgą. Znaki i cuda, jakich dokonał w imieniu swojego ludu, ukazywały jego panowanie zarówno nad naturą, jak i nad największymi z tych, którzy okazywali jej cześć. Bóg przeszedł przez dumną krainę egipską, tak jak przejdzie przez świat w ostatnich dniach. Z ogniem i burzą, trzęsieniem ziemi, śmiercią, wielki Ja Jestem uwolnił swój lud. Wyprowadził ich z kraju niewoli. Prowadził ich przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział ósmy, wiersz piętnasty. Wydobył dla nich wodę z najtwardszej opoki i żywił ich, zsyłając im zboże z nieba, Psalm 78, wiersz 24. Bo dziełem Pana, powiedział Mojżesz, jest lud Jego, Jakub Udzielną Jego Własnością. Na pustej ziemi go znalazł, na Pustkowiu, wśród dzikiego wycia. Opiekował się nim i pouczał, strzekł jak źrenicy oka. Orzeł, co gniazdo swe ochrania, nad pisklętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je. Na sobie samym je nosi. Tak Pan sam go prowadził. Nie było z nim Boga cudzego. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, wiersze od 9 do 12. W ten sposób przyprowadził ich do siebie, aby mogli żyć niczym w cieniu Najwyższego. W czasie wędrówek po pustyni Chrystus był przywódcą dzieci Izraela. Ukryty w słupie obłoku za dnia i w słupie ognia nocą, Prowadził ich i był ich przewodnikiem. Ochraniał ich od niebezpieczeństw pustyni. Prowadził ich do kraju obietnicy, a w oczach wszystkich narodów, które nie przyznawały się do Boga, dowiódł, że Izrael jest Jego własnością, winnicą Pana. Ludziom tym zostały powierzone wyrocznie Boga. Ogradzały ich przepisy Jego prawa, wieczne zasady prawdy, sprawiedliwości i czystości. Posłuszeństwo wobec nich stanowiło ich ochronę, ponieważ zabezpieczało ich przed zniszczeniem samych siebie poprzez grzeszne praktyki. A niczym wierzę w winnicy Bóg umieścił w sercu kraju swój święty przybytek. Chrystus był ich instruktorem przebywał z nimi na pustyni, mógł więc stale być ich nauczycielem i przewodnikiem. W namiocie i w świątyni nad ubłagalnią w świętej Szekinie mieszkała jego chwała. Ze względu na nich bezustannie objawiał bogactwa swojej miłości i cierpliwości. Bóg pragnął uczynić swój lud Izraela chwałą i wspaniałością. Otrzymali wszelkie duchowe przywileje. Bóg nie odmówił im niczego, co mogłoby przydać się podczas formowania charakteru, który uczyniłby ich przedstawicielami jego charakteru. Posłuszeństwo prawu Bożemu uczyniłoby ich cudem pomyślności i dobrobytu w oczach narodów świata. Ten który był w stanie udzielić im mądrości i umiejętności we wszelkim wymagającym zręczności dziele, byłby bezustannie ich nauczycielem, uszlachetniałby ich i wywyższał poprzez posłuszeństwo wobec jego praw. Gdyby byli posłuszni, nie groziłyby im choroby, jakie dotykały inne narody, i byliby błogosławieni mocą intelektu. Chwała Boga, Jego majestat i moc objawiłyby się we wszelkiej ich pomyślności. Mieli być królestwem kapłanów i książąt. Bóg wyposażał ich we wszelkie zdolności, aby stali się najwspanialszym narodem na ziemi. W najbardziej sprecyzowany i zwięzły sposób Chrystus poprzez Mojżesza przedstawił im zamiar Boga i objaśnił warunki powodzenia. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi. Abyś był Jego wyłączną własnością. A tak wiedz, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw, które ja Ci dzisiaj nakazuję spełniać. Za to zaś, że będziecie słuchać tych praw. I przestrzegać ich oraz je spełniać, Pan, Bóg Twój, dochowa ci przymierza i obietnicy łaski, które przysiąg Twoim Ojcom. Będzie Cię miłował, błogosławił i rozmnoży Cię. Pobłogosławi Twoje potomstwo i płody Twojej roli, Twoje zboże, Twój moszcz i Twoją oliwę, przychówek Twojego bydła i miot Twoich trzut na ziemi, którą przysiąg Dać Twoim Ojcom. Będziesz najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów. Pan oddali od ciebie wszelką chorobę i wszystkie zgubne zarazy egipskie, które poznałeś. Nie dopuści ich do ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział siódmy, wiersze szósty, dziewiąty i od 11 do piętnastego. Bóg obiecał, że jeśli zachowają Jego przykazania, on da im najlepszą pszenicę i wydobędzie dla nich miód ze skały. Obdarzyłby ich długim życiem i ukazałby im swoje zbawienie. Poprzez nieposłuszeństwo Bogu Adam i Ewa utracili Eden, a z powodu grzechu cała ziemia została przeklęta. Gdyby jednak naród boży postępował według jego pouczeń, jego kraj odzyskałby urodzajność i piękno. Sam Bóg udzielił Izraelitom wskazówek odnośnie uprawy ziemi a oni mieli współpracować z Nim w jej odnowieniu. W ten sposób cały kraj miał pod Bożą kontrolą stać się poglądową lekcją duchowej prawdy. Podobnie jak poprzez posłuszeństwo wobec Jego praw natury, Ziemia miała produkować swoje skarby. Tak, bo przez posłuszeństwo Jego prawu moralnemu, serca ludzi miały odzwierciedlać przymioty Jego charakteru. Nawet poganie mieli rozpoznawać przewagę tych, Którzy służyli Bogu i czcili go. Patrzcie, nauczałem Was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są Waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć go wzywamy, któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to prawo, które ja wam dziś daję. Księga powtórzonego prawa, rozdział czwarty, wiersze od piątego do ósmego. Dzieci Izraela miały zająć całe wyznaczone im przez Boga terytorium. Narody, które odrzuciły nabożeństwo i służbę prawdziwemu Bogu, miały zostać wywłaszczone. Jednak celem Boga było, aby poprzez lud Izraela dotarło do nich objawienie jego charakteru. Zaproszenie Ewangelii miało zostać przekazane całemu światu. Dzięki nauce o służbie ofiarniczej, Chrystus miał zostać wywyższony wobec narodów i wszyscy, którzy patrzyliby na Niego, mogliby żyć. Wszyscy, którzy jak Kananejka Rahab i Moabitka Rut odwróciliby się od bałwochwalstwa ku czczeniu prawdziwego Boga, mieli zjednoczyć się z Jego wybranym narodem. W miarę jak liczebność Izraela wzrastała, mieli oni poszerzać swoje granice, aż ich królestwo ogarnęłoby świat. Bóg chciał przyprowadzić wszystkie narody pod swoje pełne, miłosierne panowanie. Pragnął, aby ziemię napełniały radość i pokój, Stworzył człowieka do szczęścia i tęskni za tym, aby napełnić ludzkie serca pokojem niebios. Pragnie, aby rodziny na ziemi były symbolem wielkiej rodziny w niebiosach. Jednak Izrael nie spełnił Bożego zamierzenia. Pan oznajmił. A ja zasadziłem Ciebie jako szlachetną latorość lwinną, tylko szczep prawdziwy. Jakże więc zmieniłeś się w dziki krzew z wyrodniałą latorośl? Księga Jeremiasza, rozdział drugi, wiersz dwudziesty pierwszy. Izrael jest macicą próżną, owoc przynosi sobie. Księga Ozeasza, rozdział dziesiąty, wiersz pierwszy. Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody. Więc dobrze. Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono. Rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię. Nie będzie przycinana ni plewiona, tak, iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz. Otóż oczekiwał on tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi. I prawowierności, a oto krzyk grozy. Księga Izajasza, rozdział piąty wiersze od trzeciego do siódmego. Poprzez Mojżesza Pan pokazał swojemu ludowi rezultaty niewierności. Odmawiając zachowania jego przykazań, odcinali się od życia bożego i nie mogło na nich stąpić jego błogosławieństwo. Strzeż się, byś nie zapomniał o Panu Bogu Twoim. Lekceważąc przestrzeganie Jego nakazów, poleceń i praw, które ja ci dzisiaj daję. A gdy się najesz i nasycisz, zbudujesz sobie piękne domy i w nich zamieszkasz, gdy ci się rozmnoży bydło i owce, obfitować będziesz w srebro i złoto, a gdy wzrosną twe dobra, niech się twe serce nie unosi pychą. Nie zapominaj o Panu Bogu Twoim. Obyś nie powiedział w sercu, to moja siła. I moc moich rąk zdobyły mi te bogactwo. Lecz jeśli zapomnisz o Panu, Bogu Twoim, i pójdziesz za bogami cudzymi, aby im służyć i oddawać im pokłon, oznajmiam ci dzisiaj, że zginiesz na pewno. Jak te narody, które Pan wygubił sprzed Twego oblicza, tak i Wy zginiecie za to, że nie słuchaliście głosu Pana, Boga waszego. Księga powtórzonego prawa. Rozdział ósmy, wiersze od 11 do 14, wiersz 17, 19 i 20. Naród żydowski nie usłuchał ostrzeżenia. Izraelici zapomnieli o Bogu i stracili z oczu wielki przywilej bycia jego reprezentantami. Błogosławieństwa, jakie otrzymywali, nie były błogosławieństwami dla świata. Wszystko to, co stanowiło o ich przewadze, wykorzystali dla własnej chwały. Okradli Boga ze służby, jakiej od nich oczekiwał, a swoich bliźnich z religijnego przewodnictwa i świętego przykładu. Podobnie jak mieszkańcy przedpotopowego świata, doprowadzili do skutku każdy zamysł swoich złych serc. W ten sposób sprawili, że rzeczy święte wydawały się farsą. Mówiąc: Świątynia pańska, świątynia pańska, świątynia pańska to jest, Księga Jeremiasza rozdział siódmy wiersz czwarty, podczas gdy w tym samym czasie niewłaściwie przedstawiali Boży charakter, przynosząc hańbę Jego imieniu i bezczeszcząc Jego świątynię. Gospodarze, którzy zostali ustanowieni, aby strzec pańskiej winnicy, byli niewierni temu, co zostało im powierzone. Kapłani i nauczyciele nie byli wiernymi instruktorami ludu, nie zachowywali wobec nich dobroci i miłosierdzia Bożego ani jego powołania do miłości i służby. Gospodarze ci szukali swojej własnej chwały, pragnęli przywłaszczać sobie owoce winnicy. Uczyli się w jaki sposób skierować uwagę na samych siebie i odebrać hołd. Wina przywódców Izraela nie była winą zwykłego grzesznika. Ludzie ci przyjęli na siebie najpoważniejsze zobowiązanie wobec Boga. Zobowiązali się nauczać, tak mówi Pan i wprowadzać zasady posłuszeństwa do praktyki życia codziennego. Zamiast robić to, wypaczali pisma. Wkładali na ludzi ciężkie brzemiona, wymuszając wypełnianie ceremonii, które wkraczały w każdą dziedzinę życia. Ludzie żyli w bezustannym niepokoju, ponieważ nie byli w stanie spełnić wymagań nałożonych przez rabinów. Kiedy zdali sobie sprawę z tego, że ustanowione przez człowieka przykazania są niemożliwe do zachowania, stali się niedbali wobec przykazań Bożych. Pan pouczył swój lud, że to on jest właścicielem winnicy i że wszystko, co posiada, zostało mu powierzone, aby było wykorzystane dla niego. Jednak kapłani i nauczyciele nie wykonywali dzieła swojej świętej służby tak, jakby zarządzali własnością Boga. Systematycznie okradali go ze środków i możliwości powierzonych im dla rozwoju jego dzieła. Ich zawiść i żądza zysku sprawiała, że gardzili nimi nawet poganie. W ten sposób pogańskiemu światu dano sposobność do mylnego interpretowania charakteru Boga i praw jego królestwa. Z ojcowskim sercem Bóg znosił swój lud. Zwracał się do nich z błaganiem poprzez łaski, jakich udzielał, i łaski, które odsuwał. Cierpliwie przedstawiał im ich grzechy, z wyrozumiałością czekał na to, że się do nich przyznają. Aby przekonać gospodarzy do Bożych oczekiwań, posyłał proroków i wysłańców. Jednak zamiast przyjąć z wdzięcznością, Izraelici traktowali ich jak wrogów, gospodarze prześladowali ich i zabijali. Bóg posyłał innych posłańców, jednak zostali oni potraktowani tak samo jak pierwsi, z tą różnicą, że gospodarze okazywali coraz bardziej zdecydowaną nienawiść. Jako ostatni ratunek Bóg posłał swojego syna, mówiąc: Uszanują mojego syna. Jednak opór napełniał ich zemstą i powiedzieli sobie: To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Będziemy wówczas mogli cieszyć się winnicą i zrobić z owocem to, co zechcemy. Przywódcy żydowscy nie kochali Boga. Dlatego też odcięli się od niego i odrzucili wszystkie jego zabiegania o sprawiedliwe rozliczenie. Chrystus, umiłowany Boże, przybył, aby potwierdzić żądania właściciela winnicy, jednak gospodarze traktowali go z widoczną pogardą, mówiąc, Ten człowiek nie będzie nad nami panował. Zazdrościli Chrystusowi piękna charakteru. Jego sposób nauczania dalece przewyższał ich własny, obawiali się więc jego sukcesu upominał ich, odsłaniając ich hipokryzję i ukazując im nieuchronne rezultaty ich postępowania. To doprowadziło ich do szaleństwa, boleśnie odczuwali nagany, których nie byli w stanie uciszyć. Nienawidzili wysokiego standardu sprawiedliwości, jaki bezustannie przejawiał Chrystus. Widzieli, że Jego nauki stawiają ich na pozycji odsłaniającej ich egoizm i zdecydowali się go zabić. Nienawidzili jego przykładu prawdomówności i pobożności oraz wzniosłej duchowości we wszystkim, co czynił. Całe jego życie było wyrzutem wobec ich egoizmu i kiedy nadeszła ostateczna próba, próba oznaczająca prowadzące do wiecznego życia posłuszeństwo albo prowadzące do wiecznej śmierci nieposłuszeństwo, odrzucili świętego Izraelskiego. Kiedy proszono ich, aby wybrali pomiędzy Chrystusem a Barabaszem, zawołali. Uwolnij nam Barabasza. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 23, wiersz 18. A kiedy Piłat zapytał, Cóż więc mam czynić z Jezusem? Wykrzyknęli dziko: Na krzyż z nim. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 27, wiersz 22. Czyż króla waszego mam krzyżować? Zapytał Piłat. A ze strony kapłanów i przywódców padła odpowiedź: Poza Cezarem nie mamy króla. Ewangelia św. Jana, rozdział dziewiętnasty, wiersz piętnasty. Kiedy piła, tu ręce, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Kapłani przyłączyli się do ciemnego motłochu, oznajmiając zapalczywie: Krew Jego na nas i na dzieci nasze. Ewangelia świętego Mateusza. Rozdział 27, wiersze 24 i 25. W ten sposób przywódcy żydowscy dokonali wyboru. Ich decyzja została zapisana w księdze, którą Jan widział w ręku siedzącego na tronie, w księdze, której nie był w stanie otworzyć żaden człowiek. Decyzja ta objawi się im w całej swojej bezwzględności w dniu, kiedy odpieczętuje ją lew z pokolenia Judy. Żydzi pielęgnowali koncepcję, że są wybrańcami niebios i że zawsze będą wywyższani jako Kościół Boży. Oznajmiali, że są dziećmi Abrahama, a podstawa ich powodzenia wydawała się im tak pewna, że prowokowali Ziemię i Niebo do tego, aby pozbawić ich praw. Jednak z powodu pełnego niewierności życia przygotowali się na potępienie ze strony nieba i oddzielenie od Boga. Kiedy w przypowieści o winnicy Chrystus przedstawił kapłanom koronny akt ich nikczemności, zadał im pytanie. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Kapłani słuchali opowieści z głębokim zainteresowaniem i, nie dostrzegając w niej żadnego związku z nimi samymi, przyłączyli się do ludu, udzielając odpowiedzi. Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Nieświadomie ogłosili swoje własne potępienie. Jezus popatrzył na nich, a oni widzieli, że swym badawczym spojrzeniem odczytuje tajemnicę ich serc. Jego boskość objawiła się przed nimi z mocą, której nie dało się pomylić z niczym innym. W obrazie gospodarzy zobaczyli obraz samych siebie, i odruchowo wykrzyknęli Boże uchowaj. Chrystus zapytał z żalem i powagą. Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach, dlatego powiadam wam Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Gdyby naród żydowski przyjął Chrystusa, on odwróciłby od nich przekleństwo. Jednak zawiść i zazdrość sprawiły, że stali się nieugięci. Zdecydowali, że nie przyjmą Jezusa z Nazaretu jako mesjasza. Odrzucili światło świata, i od tego czasu ich życie otoczyła ciemność gęsta jako północy. Na naród żydowski spadła przepowiedziana zguba. Ich własne, wściekłe, niekontrolowane pasje doprowadziły ich do ruiny, w ślepej furii niszczyli się nawzajem. Pełna buntu, uparta duma ściągnęła na nich gniew rzymskich zdobywców. Jerozolima została zniszczona, świątynia legła w gruzach, a miejsce po niej zaorano niczym pole. Dzieci Judy ginęły od najstraszniejszych rodzajów śmierci. Miliony zostały sprzedane, aby służyć jako niewolnicy w pogańskich krajach. Jako naród, Żydzi nie wypełnili Bożego zamierzenia, i winnica została im odebrana. Przywileje, z których zrobili niewłaściwy użytek, dzieło, które zlekceważyli, zostało powierzone innym. Kościół dziś Przypowieść o winnicy odnosi się nie tylko do narodu żydowskiego. Jest w niej również lekcja dla nas. Kościół naszej generacji został wyposażony przez Boga w wielkie przywileje i błogosławieństwa, a On spodziewa się odpowiednich rezultatów. Zostaliśmy wykupieni za cenę kosztownego okupu. Jedynie poprzez jego wielkość jesteśmy w stanie pojąć jego efekty. Na tej ziemi Ziemi, którą zrosiły łzy i krew Syna Bożego, mają pojawić się cenne owoce raju. Prawdy Jego słowa mają objawić swą wspaniałość i doskonałość w życiu ludu Bożego. Poprzez lud Chrystusa ma objawić się Jego charakter i zasady Jego Królestwa. Szatan pragnie przeciwdziałać dziełu Bożemu i bezustannie namawia ludzi, aby przyjęli Jego zasady. Przedstawia wybrany lud Boży jako ludzi zwiedzionych. Jest oskarżycielem braci, a swoją oskarżycielską moc angażuje przeciwko tym, którzy czynią sprawiedliwość. Pan pragnie odpowiedzieć na zarzuty szatana, pokazując rezultaty posłuszeństwa wobec właściwych zasad. Zasady te objawiają się w pojedynczym chrześcijaninie, w rodzinie, w kościele i w każdej instytucji założonej dla Bożej służby. Wszystkie one mają symbolizować to, co może być dokonane dla świata, mają wskazywać na zbawczą moc prawdy ewangelii, są czynnikami służącymi wypełnianiu wielkiego Bożego zamierzenia wobec rodzaju ludzkiego. Przywódcy żydowscy z dumą spoglądali na swą wspaniałą świątynię i imponujące rytuały służby religijnej, brakowało im jednak sprawiedliwości, miłosierdzia i miłości Bożej. Wspaniałość świątyni, splendor ich służby nie polecały ich Bogu, ponieważ nie oferowali tego, co jedynie ma wartość w Jego oczach. Nie przynosili mu ofiary pokornego i skruszonego ducha. Kiedy zagubione są żywe zasady Królestwa Bożego, ceremonie mnożą się i nabierają przesady. Kiedy zaniedbuje się budowanie charakteru, kiedy brakuje piękna duszy, kiedy traci się z oczu prostotę pobożności, wówczas duma i umiłowanie wystawności wymagają wspaniałych budynków kościelnych, okazałych ozdób i imponujących ceremonii. W tym wszystkim nie czci się Boga. Elegancka, pretensjonalna i wystawna religia, która składa się z ceremonii, nie jest przez niego akceptowana. Jej służba nie wywołuje odpowiedzi ze strony niebiańskich posłańców. Kościół jest bardzo cenny w oczach Boga, który ceni go nie z powodu jego zewnętrznych atutów, ale z powodu szczerej pobożności, jaka odróżnia go od świata. Ocenia go według wzrastania jego członków w poznaniu Chrystusa, według ich postępów w duchowym doświadczeniu. Chrystus pragnie uzyskać ze swojej winnicy owoc świętości i bezinteresowności. Spodziewa się zasad miłości i dobroci. Nawet całe piękno sztuki nie może równać się z pięknem uosobienia i charakteru, jaki ma się objawić w tych, którzy są przedstawicielami Chrystusa. To atmosfera łaski otaczająca wierzącego, Duch Święty działający na umysł i serce czynią go wonią życia ku życiu. I sprawiają, że Bóg błogosławi Jego dzieło. Skromadzenie może być najuboższe w kraju. Na oko może nie być w Nim niczego pociągającego. Jeśli jednak Jego członkowie posiadają cechy charakteru Chrystusa, będą mieli Jego radość w sercu. Chwała i dziękczynienie z wdzięcznych serc będzie wznosić się do nieba jak słodka ofiara. Pan pragnie, abyśmy wspominali Jego dobroć i mówili o Jego mocy. Jest uczczony przez wychwalanie i dziękczynienie. Mówi, kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie. Psalm 50, wiersz 23. Kiedy lud Izraela wędrował po pustyni, chwalił Boga świętą pieśnią. Przykazania i obietnice Pana były opatrzone muzyką i przez całą drogę śpiewali je pielgrzymujący podróżnicy. A kiedy w Kanaanie spotykali się na swych świętych ucztach, Mieli wspominać cudowne Boże dzieła, a pełne wdzięczności i dziękczynienie miało być ofiarowane Jego imieniu. Bóg pragnął, aby całe życie Jego ludu było życiem wychwalania, aby na ziemi znano Jego drogę, a jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Psalm 67, wiersz 3. Teraz powinno być podobnie. Ludzie na świecie czczą fałszywych Bogów mają odwrócić się od fałszywego kultu nie dlatego że usłyszą potępienie pod adresem czczonych przez nich figur ale dzięki temu że spoglądają na coś lepszego powinni poznać dobroć Bożą wy jesteście moimi świadkami wyrocznia Pana że ja jestem Bogiem księga izajasza rozdział 43 wiersz 12 pan pragnie abyśmy wysoko cenili wspaniały plan zbawienia abyśmy zdawali sobie sprawę z naszego wielkiego przywileju jako dzieci Bożych i chodzili przed Nim w posłuszeństwie, z pełnym wdzięczności sercem. Pragnie, abyśmy służyli Mu w nowości życia, każdego dnia z radością. On chce widzieć, jak w naszych sercach przelewa się wdzięczność, ponieważ nasze imiona zapisane są w Księdze Życia Baranka, a wszystkie nasze troski możemy zrzucić na tego, który ma o nas staranie. Prosi, abyśmy cieszyli się z tego, że jesteśmy dziedzictwem Pana. Sprawiedliwość Chrystusa jest białą szatą Jego świętych i mamy błogosławioną nadzieję rychłego nadejścia naszego zbawiciela. Chwalenie Boga w pełni szczerości serca jest takim samym obowiązkiem jak modlitwa. Mamy pokazać światu i wszystkim niebiańskim istotom, że doceniamy wartość cudownej miłości Bożej w stosunku do upadłej ludzkości i że oczekujemy większych i coraz większych błogosławieństw z Jego nieskończonej pełni. Potrzeba, abyśmy o wiele więcej niż to czynimy, mówili o cennych rozdziałach naszego doświadczenia. Po szczególnym wylaniu Ducha Świętego, nasza radość w Panu i nasza skuteczność w Jego służbie niezwykle wzrośnie poprzez wspominanie Jego dobroci i cudownych czynów dokonanych dla Jego dzieci. Te religijne praktyki odpychają moc szatana, usuwają ducha szemrania i narzekania, i kusiciel traci grunt. Udoskonalają one te przymioty charakteru, które dostosują mieszkańców Ziemi do niebiańskich przybytków. Te świadectwo będzie miało wpływ na innych, nie da się zastosować bardziej skutecznych środków w zdobywaniu serc dla Chrystusa. Mamy chwalić Boga rzeczywistą służbą, czyniąc wszystko, co w naszej mocy dla rozwoju chwały Jego imienia. Bóg udziela nam swoich darów, abyśmy również mogli udzielać innym i w ten sposób przedstawić światu Jego charakter. W systemie żydowskim dary i ofiary nadawały kształt zasadniczej części uwielbienia Boga. Izraelici byli uczeni, aby dziesięcinę z całego swojego przychodu poświęcać na służbę świątynną. Oprócz tego mieli przynosić ofiary za grzech, dobrowolne dary i dary wdzięczności. Były to środki wspierające służbę Ewangelii w tamtym czasie. Dzisiaj Bóg oczekuje od nas nie mniej niż oczekiwał od swojego ludu w przeszłości. Wielkie dzieło zbawienia dusz musi posuwać się naprzód. Zabezpieczenie środków dla tej pracy umieścił on w dziesięcinie, darach i ofiarach. Chce, aby w ten sposób była podtrzymywana służba Ewangelii. Dopomina się dziesięciny jako swojej własności i zawsze powinna ona być uważana jako święta rezerwa, która ma być złożona w jego skarbcu dla dobra jego sprawy. Prosi również o nasze dobrowolne dary i ofiary wdzięczności. Wszystko to ma zostać poświęcone wysłaniu Ewangelii do najdalszych kręców ziemi. Służba Bogu obejmuje osobistą służbę. Poprzez indywidualne wysiłki mamy współpracować z Nim dla zbawienia świata. Zlecenie Chrystusa – idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu – przekazane zostało każdemu z Jego naśladowców. Ewangelia św. Marka, rozdział szesnasty, wiersz piętnasty. Wszyscy, którzy zostali powołani do życia Chrystusa, są przeznaczeni do pracy dla zbawienia swoich bliźnich. Ich serca będą biły w tym samym rytmie co serce Chrystusa. Ta sama tęsknota za ludźmi, jaką On odczuwał, będzie objawiała się w nich. Nie wszyscy mogą zająć to samo miejsce w dziele, ale dla wszystkich jest tam miejsce i praca. W dawnych czasach Abraham, Izaak, Jakub, Mojżesz ze swoją pokorą i mądrością, a także Jozue z różnorodnymi zdolnościami, wszyscy byli włączeni do Bożej służby. Muzyka Miriam, odwaga i pobożność Debory, miłość Rut jak miłość córki, posłuszeństwo i wierność Samuela, surowa wierność Eliasza, łagodny wpływ Elizeusza, który powodował poddanie, Wszystkie one były potrzebne. Podobnie teraz wszyscy, którzy zostali obdarzeni Bożymi błogosławieństwami, mają odpowiedzieć poprzez rzeczywistą służbę, każdy dar ma zostać zaangażowany w rozwój Jego Królestwa i chwały Jego imienia. Wszyscy, którzy przyjmują Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, mają przedstawiać prawdę Ewangelii i jej zbawiennej mocy w życiu. Bóg nie stawia wymagań bez udzielenia zaopatrzenia do ich wypełnienia. Poprzez łaskę Chrystusa możemy dokonać wszystkiego, czego Bóg od nas oczekuje. Za pośrednictwem ludu Bożego mają objawić się wszystkie bogactwa niebios. Ojciec mój przez to dozna chwały, mówi Chrystus, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 15, wiersz 8. Bóg nazywa swoją winnicą całą ziemię. Chociaż teraz znajduje się ona w rękach uzurpatora, należy ona do Boga. Jest jego własnością w niemniejszym stopniu przez odkupienie, co przez stworzenie. Ofiara Chrystusa została złożona za ten świat. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Ewangelia Świętego Jana, rozdział trzeci, wiersz 16. Poprzez ten jeden dar Ludziom udzielane są wszystkie inne dary? Każdego dnia świat otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Każda kropla deszczu, każdy promień światła zesłany na nasz niewdzięczny rodzaj, każdy liść, kwiat i owoc świadczą o wielkiej pościągliwości Boga i Jego ogromnej miłości. A jakie zyski powracają do wielkiego dawcy? W jaki sposób ludzie traktują Boże roszczenia? Komu masy ludzkie oddają służbę swojego życia? Służą Mamonie. Ich celem jest bogactwo, pozycja, przyjemność w tym świecie. Bogactwo zdobywane jest przez rozbój, nie tylko wobec człowieka, ale wobec Boga. Ludzie używają jego darów, aby zaspokajać własny egoizm. Wszystko, po co mogą sięgnąć, ma służyć ich żądzy i umiłowaniu egoistycznej przyjemności. Grzech dzisiejszego świata to grzech, który sprowadził upadek na Izraela. Niewdzięczność wobec Boga, zaniedbywanie możliwości i błogosławieństw, samolubne wykorzystanie darów bożych, wszystko to składa się na grzech, który ściągnął gniew na Izraela. To samo sprowadza ruinę na dzisiejszy świat. Łzy, które Chrystus wylał na Górze Oliwnej, kiedy stał, spoglądając na wybrane miasto, nie były przeznaczone jedynie dla Jerozolimy. W losie Jerozolimy widział zniszczenie świata. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 19, wiersz 42. W ten dzień, ten dzień ma się ku końcowi. Okres miłosierdzia i przywileju wkrótce się zakończy. Zbierają się obłoki pomsty. Ci, którzy odrzucają Bożą łaskę, bliscy są szybkiego i nieodwracalnego zniszczenia. A przecież świat tkwi w uśpieniu. Ludzie nie wiedzą nic o tym czasie ich nawiedzenia. Gdzie w tym kryzysie jest miejsce dla Kościoła? Czy jego członkowie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Boga? Czy wypełniają Jego zalecenie i objawiają światu Jego charakter? Czy skupiają uwagę swoich bliźnich na ostatnim poselstwie miłosierdzia do świata? Ludzie znajdują się w niebezpieczeństwie, giną tłumy. Jednak, jakże niewielu z tych, którzy deklarują się jako wyznawcy Chrystusa, bierze na siebie odpowiedzialność za te dusze. Ważą się losy świata, to jednak zaledwie dotyka tych, którzy głoszą, że wierzą w najbardziej doniosłą prawdę, jaka kiedykolwiek została dana śmiertelnikom. Brakuje miłości, która poprowadziła Chrystusa do opuszczenia niebieńskiego domu i przybrania ludzkiej natury, aby człowieczeństwo mogło dotknąć ludzkości i pociągnąć ją do boskości. Mamy tu do czynienia z odrętwieniem, paraliżem, który ogarnia lud Boży i sprawia, że nie rozumie on obowiązku tej godziny. Kiedy Izraelici weszli do Kanaanu, biorąc cały kraj w posiadanie, nie wypełnili Bożego zamiaru. Po dokonaniu częściowego podboju osiedlili się, aby cieszyć się owocem swoich zwycięstw. W swej niewierze i umiłowaniu wygody gromadzili się w miejscach już zdobytych, zamiast wyruszyć do zdobywania nowych terytoriów. W ten sposób zaczęli oddzielać się od Boga. Ponieważ nie wypełniali jego celu, sprawili, że on nie był w stanie wypełnić wobec nich swojej obietnicy o błogosławieństwie. Czy dzisiaj Kościół nie postępuje w ten sam sposób? Kiedy cały świat wokół nich spragniony jest Ewangelii, ci, którzy deklarują się jako chrześcijanie, gromadzą się tam, gdzie sami mogą korzystać z jej przywilejów. Nie czują potrzeby zajmowania nowego terytorium poprzez niesienie poselstwa zbawienia w inne miejsca. Odmawiają wypełnienia zlecenia Chrystusa: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ewangelia św. Marka, rozdział szesnasty, wiersz piętnasty Czy są mniej winni niż Kościół Żydowski? Ci, którzy głoszą, że są naśladowcami Chrystusa, przechodzą próbę przed niebiańskim uniwersum, jednak chłód ich gorliwości i mierność starań w Bożej służbie klasyfikuje ich jako niewiernych. Gdyby to, co robią, było tym najlepszym, co są w stanie zrobić, nie spadłoby na nich potępienie. Gdyby włożyli w tę pracę swoje serce, mogliby zrobić znacznie więcej. Wiedzą oni sami i wie to także świat, że w wielkim stopniu tracili ducha samozaparcia i niesienia krzyża. Jest wielu takich, przy których imionach w księgach nieba znajdzie się zapis. Nie pracują, ale jedzą. Wielu z tych, którzy noszą imię Chrystusa, zaćmiewa chwałę Boga, zasłania Jego piękno. Odbiera mu honor. Jest wielu takich, których imiona znajdują się w księgach kościelnych, ale nie znajdują się pod panowaniem Chrystusa. Nie słuchają Jego pouczeń ani nie wykonują Jego pracy. W taki sposób oddają się pod kontrolę wroga. Nie robią niczego dobrego, dlatego wyrządzają nieobliczalne szkody. Ponieważ ich wpływ nie jest wonią życia ku życiu, jest wonią śmierci ku śmierci. Pan mówi, czy mam ich za to nie karać? Księga Jeremiasza, rozdział 5, wiersz 9. Ponieważ dzieci Izraela nie wypełniły Bożego zamierzenia, zostały odsunięte, a Boże powołanie zostało skierowane do innych ludzi. Jeśli i ci okażą się niewierni, czy nie zostaną odrzuceni w podobny sposób? Przypowieści o winnicy występują gospodarze, o których Chrystus powiedział, że są winni. Byli to ci, którzy odmówili oddania swojemu panu owoców z jego ziemi. W narodzie żydowskim byli kapłani i nauczyciele, którzy wprowadzając ludzi w błąd, okradali Boga ze służby, której żądał. Byli to ci, którzy odwracali naród od Chrystusa. Chrystus przedstawił Prawo Boże, które nie było zmieszane z ludzką tradycją, jako wielki standard posłuszeństwa. Wzbudziło to wrogość rabinów. Oni postawili ludzkie nauki ponad słowem Boga i odwrócili ludzi od jego nauki. Nie porzucili stworzonych przez ludzi przykazań, aby okazać posłuszeństwo wymaganiom Słowa Bożego. Nie poświęcili ze względu na prawdę dumy, rozumu i chwały od ludzi. Kiedy przyszedł Chrystus, przedstawiając narodowi żądania Boga, kapłani i starsi odmówili mu prawa stawania pomiędzy nimi a ludem. Nie przyjmowali jego nagan i ostrzeżeń i postanowili nastawić ludzi przeciwko niemu i doprowadzić do jego zniszczenia. Byli odpowiedzialni za odrzucenie Chrystusa ze wszystkimi tego konsekwencjami. Grzech i upadek narodu były spowodowane przez przywódców religijnych. Czy w dziele w naszych dniach nie istnieją identyczne wpływy? Czy wielu gospodarzy w winnicy Pańskiej nie idzie w ślady przywódców żydowskich? Czy nauczyciele religii nie odwracają ludzi od jasnych wymagań Słowa Bożego? Zamiast uczyć ich posłuszeństwa wobec Bożego prawa, czyż nie uczą ich występku? Za wielu zborowych kazalnic ludzie uczeni są tego, że prawo Boże ich nie obowiązuje. Wychwala się ludzkie tradycje, zarządzenia i obyczaje. Podsyca się dumę i satysfakcję z powodu darów Bożych, a ignoruje się Jego żądania. Ludzie nie wiedzą, co robią, odsuwając Prawo Boże. Jest ono zapisem Jego charakteru. Ucieleśnia zasady Jego królestwa. Ten, kto odmawia ich przyjęcia, stawia siebie poza kanałem, którym płyną Boże błogosławieństwa. Wspaniałe możliwości, jakie roztaczały się przed Izraelem, mogły zostać zrealizowane jedynie poprzez posłuszeństwo Bożym Przykazaniom. Ta sama wzniosłość charakteru, ta sama pełnia błogosławieństwa, błogosławieństwa umysłu, duszy i ciała, błogosławieństwa dla domu i pola, błogosławieństwa dla tego i przyszłego życia, możliwa jest dla nas jedynie poprzez posłuszeństwo. Warunkiem przynoszenia owocu. Zarówno w świecie duchowym, jak i w świecie przyrody, jest posłuszeństwo prawom Bożym. A kiedy ludzie uczą innych znieważać Boże przykazania, powstrzymują ich od przynoszenia owocu ku jego chwale. Są winni odmawiania Panu owoców z jego winnicy. Przychodzą do nas posłańcy z prośbą od mistrza. Przychodzą wymagając, tak jak czynił to Chrystus, posłuszeństwa Słowu Bożemu przedstawiają jego prawo do owoców winnicy, owoców miłości, pokory i pełnej poświęcenia służby. Czyż wielu gospodarzy winnicy, podobnie jak przywódców żydowskich, nie pobudza to do gniewu, kiedy żądanie Bożego prawa jest przedstawiane ludziom, to czy ci nauczyciele nie używają swojego wpływu, aby prowadzić ich do odrzucenia go? Takich nauczycieli Bóg nazywa niewiernymi sługami. Słowo Boże do dawnego Izraela zawiera poważne ostrzeżenie dla Kościoła i jego przywódców w dzisiejszym czasie. Pan powiedział o Izraelu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Księga Ozaasza, rozdział ósmy, wiersz osiemnasty. Do kapłanów i nauczycieli zaś rzekł: Naród mój ginie z powodu braku nauki, ponieważ i ty odrzuciłeś wiedzę, ja cię odrzucę. O prawie Boga Twego zapomniałeś, więc ja zapomnę też o synach Twoich. Księga Ozaasza, rozdział czwarty, wiersz szósty. Czy ostrzeżenia od Boga przejdą bez echa? Czy możliwości służby pozostaną niewykorzystane? Czy pogarda świata, duma umysłu, przystosowanie do ludzkich zwyczajów i tradycji powstrzymają tych, którzy głoszą, że są naśladowcami Chrystusa od służby dla Niego? Czy odrzucą oni słowo Boga tak jak przywódcy żydowscy odrzucili Chrystusa? Mamy przed oczyma rezultat grzechu Izraela. Czy kościół dzisiejszych dni przyjmie ostrzeżenie? Jeżeli zaś niektóre zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony, ty, który byłeś dziczką oliwną i razem z innymi gałęziami, z tym samym złączony korzeniem, na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. List do Rzymian, rozdział jedenasty, wiersze od siedemnastego do dwudziestego pierwszego. Rozdział 24 Bez weselnej szaty. Przypowieść o szacie weselnej otwiera przed nami lekcję o najwyższej doniosłości. Poprzez małżeństwo przedstawiony zostaje związek ludzkości z boskością. Szata weselna przedstawia charakter jaki muszą posiadać wszyscy, którzy zostaną zaliczeni do gości weselnych. W tej przypowieści, podobnie jak w historii o wielkiej uczcie, zilustrowane zostało zaproszenie Ewangelii, odrzucenie go przez naród żydowski oraz wezwanie miłosierdzia skierowane do Pogan. Jednakże przypowieść ta przedstawia głębszą zniewagę ze strony tych, którzy odrzucili zaproszenie i o wiele sroższą karę. Wezwanie na ucztę jest zaproszeniem ze strony króla. Wystosowane zostało przez tego, który ma moc rozkazywania. Oznacza obdarzenie zaszczytem, jednak ten zaszczyt nie zostaje doceniony. Autorytet króla jest wzgardzony. Podczas gdy zaproszenie ze strony gospodarza spotkało się z obojętnością, to zaproszenie królewskie spotyka się ze zniewagą i morderstwem. Jego słudzy zostali potraktowani z pogardą, znieważeni i zabici. Kiedy gospodarz zorientował się, że jego zaproszenie zostało zlekceważone, oznajmił, że nikt z zaproszonych nie skorzysta z przygotowanej wieczerzy. Jednak wobec tych, którzy wzgardzili królem, zarządzono coś więcej niż odsunięcie sprzed jego obecności i od jego stołu. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. W obu przypowieściach na ucztę zostali zaproszeni goście. Jednak druga pokazuje, że istnieje przygotowanie, którego muszą dopełnić wszyscy, mający wziąć w niej udział. Ci, którzy tego zaniedbują, zostają wyrzuceni. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on o nie miał. Wtedy król rzekł sługom, zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Uczniowie Chrystusa roznosili zaproszenie na ucztę. Nasz Pan rozesłał dwunastu, a potem siedemdziesięciu, którzy głosili, że zbliża się Królestwo Boże. I wzywali ludzi do pokuty i uwierzenia Ewangelii. Jednak nie usłuchano wezwania. Ci, którzy zostali zaproszeni na ucztę, nie przyszli. Później rozesłano sługi, aby oznajmili, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Takie było poselstwo zaniesione narodowi żydowskiemu po ukrzyżowaniu Chrystusa. Jednak naród który twierdził, że jest szczególnym ludem Bożym, odrzucił Ewangelię, jaką przyniesiono mu w mocy Ducha Świętego. Wielu uczyniło to w sposób bardzo pogardliwy. Inni byli tak rozdrażnieni ofertą zbawienia i przebaczenia tego, że odrzucili Pana chwały, iż zwrócili się przeciwko tym, którzy przynieśli poselstwo. Było to wielkie prześladowanie. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział ósmy, wiersz pierwszy. Wiele mężczyzn i kobiet wtrącono do więzienia, a niektórych z posłańców Pana, jak Szczepana i Jakuba, skazano na śmierć. W ten sposób naród żydowski przypieczętował odrzucenie Bożego miłosierdzia. Wynik został przepowiedziany przez Chrystusa w przypowieści Król posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Ogłoszony sąd przyszedł na Żydów w postaci zniszczenia Jerozolimy i rozproszenia narodu. Trzecie wezwanie na ucztę przedstawia ogłoszenie Ewangelii poganom. Król powiedział: Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy królewscy, którzy wyszli na rozstajne drogi, sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. Było to mieszane towarzystwo. Niektórzy z nich nie mieli więcej rzeczywistego szacunku wobec tego, który urządza ucztę, niż ci, którzy odrzucili wezwanie. Uważali, że grupa zaproszona jako pierwsza nie była w stanie poświęcić żadnej ziemskiej korzyści, aby uczestniczyć w królewskim bankiecie. Pośród tych, którzy przyjęli zaproszenie, także znajdowali się tacy, którzy myśleli jedynie o własnych korzyściach, przyszli, aby mieć udział w dobrodziejstwach uczty ale nie mieli zamiaru uczcić króla. Kiedy król przyszedł obejrzeć gości, objawił się prawdziwy charakter każdego z nich. Każdemu z zaproszonych wcześniej dostarczono weselną szatę. Była ona darem od króla. Nosząc ją, goście okazywali swój szacunek wobec tego, który wydawał ucztę. Jednak pewien człowiek ubrany był w swoje codzienne ubranie. Odmówił wymaganego przez króla przygotowania. Pogardził założeniem szaty, dostarczonej mu wielkim kosztem. W ten sposób znieważył swojego pana. Nie był w stanie nic odpowiedzieć na pytanie króla: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Osądził sam siebie. Wówczas król powiedział: Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Sprawdzanie gości przez króla przedstawia dzieło sądu. Goście nauczcie Ewangelii to ci, którzy wyznają, że służą Bogu, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Jednak nie wszyscy, którzy wyznają, że są chrześcijanami, są prawdziwymi uczniami. Zanim zostanie rozdana ostateczna nagroda, musi zapaść decyzja, kto nadaje się do tego, aby mieć udział w dziedzictwie świętych. Decyzja ta musi zapaść, zanim Chrystus przyjdzie powtórnie na obłokach nieba ponieważ kiedy przyjdzie jego zapłata będzie z nim by oddać każdemu według jego uczynku Księga Apokalipsy rozdział 22 wiersz 12 Przed jego przyjściem określony więc będzie charakter każdego człowieka i każdemu z naśladowców Chrystusa zostanie oddana zapłata zgodnie z jego uczynkami podczas gdy ludzie nadal żyją na ziemi w przybytkach nieba odbywa się dzieło sądu śledczego Życie wszystkich tych, którzy deklarują się jako naśladowcy Boga, przeglądane jest przed Jego obliczem. Wszyscy są badani według zapisów w Księgach Nieba, a według uczynków każdego na zawsze decyduje się Jego przeznaczenie. Przypowieści szata weselna przedstawia czysty, niesplamiony charakter, jaki będą posiadali prawdziwi naśladowcy Chrystusa. Kościołowi dane jest przyoblec bisier lśniący i czysty bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju księga apokalipsy rozdział dziewiętnasty, wiersz ósmy. list do efezjan rozdział 5 wiersz 27 czysty bisior to jak mówi pismo czyny sprawiedliwe świętych księga apokalipsy rozdział dziewiętnasty, wiersz 8 to sprawiedliwość Chrystusa jego własny niesplamiony charakter dzięki któremu wiara udzielana jest wszystkim Którzy przyjmują go jako swojego osobistego zbawiciela. Kiedy nasi pierwsi rodzice znajdowali się przed obliczem Boga w świętym Edenie, nosili białą szatę niewinności. Żyli w doskonałej zgodzie z wolą Bożą. Cała siła ich uczuć kierowała się ku ich niebieskiemu ojcu. Świętą parę spowijało przepiękne, delikatne światło, światło Boże. Ta szata, światła była symbolem ich duchowego odzienia. Niebiańskiej niewinności. Gdyby zostali wierni Bogu, spowijałaby ich nadal. Kiedy jednak pojawił się grzech, zerwali swoją łączność z Bogiem i otaczające ich światło oddaliło się. Nadzy i zawstydzeni próbowali zastąpić niebiańską szatę okryciem swigowych liści. Oto co robili przestępcy prawa Bożego od czasu nieposłuszeństwa Adama i Ewy. Splatali figowe liście, aby przykryć nagość wywołaną przez grzech. Nosili szaty swojego własnego pomysłu, próbowali przykryć swoje grzechy własnymi czynami i sprawić, aby Bóg ich zaakceptował. Nigdy im się to jednak nie uda. Człowiek nie potrafi wymyśleć niczego, co mogłoby zastąpić utraconą szatę niewinności. Ci, którzy zasiądą z Chrystusem i aniołami na weselnej uczcie baranka, nie mogą mieć na sobie żadnego odzienia swigowych liści, żadnego codziennego ubrania, które noszą zwykli obywatele. Jedynie okryci szatą, jakiej dostarczył sam Chrystus, możemy stanąć w obecności Boga. On okryje szatą swojej własnej sprawiedliwości każdego, kto pokutuje i wierzy. Radzę ci, mówi on, nabyć u mnie białe szaty, abyś się przyodział i by nie ujawniła się haniebna twa nagość. Księga Apokalipsy, rozdział trzeci, wiersz osiemnasty. Owa szata, utkana na krosnach nieba, nie ma w sobie ani jednej nitki ludzkiego wymysłu. W swoim człowieczeństwie Chrystus rozwinął doskonały charakter, który pragnie przypisać nam. My wszyscy byliśmy skalani, a wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata. Księga Izajasza, rozdział 64, czwarty, wiersz piąty. Wszystko, cokolwiek jesteśmy w stanie zrobić – jest skalane przez grzech. Jednak Syn Boży objawił się, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Grzech zaś został określony jako przestępstwo zakonu. Pierwszy list św. Jana, rozdział trzeci, wiersze piąty i czwarty. Chrystus był posłuszny każdemu wymogowi prawa. Powiedział o sobie: jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Psalm 40, wiersz 8 Kiedy był na ziemi, powiedział do uczniów Zachowałem przykazania Ojca mego. Ewangelia św. Jana, rozdział 15, wiersz 10 Poprzez doskonałe posłuszeństwo umożliwił każdej istocie ludzkiej posłuszeństwo Bożym przykazaniom. Kiedy poddajemy się Chrystusowi, nasze serce łączy się z Jego sercem. Wola poddaje się Jego woli. Umysł staje się jedno z Jego umysłem. Myśli zostają oddane mu w niewolę. Żyjemy Jego życiem. Oto, co oznacza być odzianym w szatę Jego sprawiedliwości. Wówczas Pan spogląda na nas i nie widzi osłony sfigowych liści, ani nagości i deformacji grzechu, ale swoją własną szatę sprawiedliwości, która jest doskonałym posłuszeństwem Prawu Najwyższego. Król dokonał przeglądu gości na uczcie weselnej. Przyjęci zostali jedynie ci, którzy byli posłuszni jego wymaganiom i założyli weselną szatę. Podobnie jest z gośćmi na uczcie ewangelii. Wszystko musi zostać rozpatrzone przez wielkiego króla, a przyjęci zostaną jedynie ci, którzy założyli szatę sprawiedliwości Chrystusa. Sprawiedliwość to właściwe postępowanie i wszyscy będą sądzeni na podstawie własnych uczynków nasze charaktery objawiają się poprzez to, co robimy. Czyny pokazują, czy wiara jest szczera. Nie wystarczy, że wierzymy w to, że Jezus nie jest oszustem, a religia Biblii nie jest zręcznie wymyśloną bajką. Możemy wierzyć, że imię Jezusa jest jedynym imieniem pod niebem, dzięki któremu możemy być zbawieni, a mimo to możemy nie uczynić go przez wiarę naszym osobistym Zbawicielem. Nie wystarczy wierzyć w teorię prawdy. Nie wystarczy, że złoży się wyznanie wiary w Chrystusa i nasze nazwisko zostanie wpisane w kościelne księgi. Kto wypełnia jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa on w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Potem zaś poznajemy, że go znamy, jeżeli zachowujemy jego przykazania. Pierwszy list świętego Jana, rozdział trzeci, wiersz dwudziesty czwarty i rozdział drugi, wiersz trzeci. Oto jest rzeczywisty dowód nawrócenia. Niezależnie od tego, co wyznajemy, nasze słowa nic nie znaczą, dopóki w uczynkach sprawiedliwości nie objawi się Chrystus. Prawda musi zostać zaszczepiona w sercu. Ma kontrolować umysł i regulować uczucia. Cały charakter musi zostać naznaczony wypowiedziami Boga. Każda jota i każda kreska ze Słowa Bożego ma wejść do codziennej praktyki. Ten, kto staje się uczestnikiem boskiej natury, będzie pozostawał w harmonii z wielkim Bożym standardem sprawiedliwości, z jego świętym prawem. To jest miara, jaką Bóg mierzy działania ludzi. Ono będzie testem charakteru w czasie sądu. Wielu jest takich, którzy głoszą, że prawo zostało zniesione przez śmierć Chrystusa, jednak w ten sposób zaprzeczają słowom samego Jezusa. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, wiersze 17 i 18. Chrystus oddał swoje życie, aby zapłacić za to, że człowiek przestąpił prawo. Gdyby mogło ono zostać zmienione albo usunięte, Chrystus nie musiałby umierać. Potwierdził to swoim pobytem na naszej ziemi, oddał swoje życie jako ofiarę, nie po to, aby zniszczyć Boże prawo, ani po to, by obniżyć standard, ale aby mogła zostać zachowana sprawiedliwość, aby można było wykazać, że prawo jest niezmienne i aby mogło zostać utwierdzone na wieki. Szatan stwierdził, że jest rzeczą niemożliwą, aby człowiek był posłuszny prawu Bożemu. I rzeczywiście nie jest możliwe, abyśmy zachowali je o własnych siłach. Jednak Chrystus przyszedł w postaci człowieka i poprzez swoje doskonałe posłuszeństwo dowiódł, że człowieczeństwo połączone z boskością jest w stanie okazać posłuszeństwo każdemu z Bożych przepisów. Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc. Aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego. Ewangelia Świętego Jana, rozdział pierwszy, wiersz 12. Ta moc nie jest czynnikiem ludzkim, to moc Boża. Kiedy serce przyjmuje Chrystusa, otrzymuje moc do prowadzenia jego życia. Bóg wymaga od swoich dzieci doskonałości. Jego prawo odzwierciedla jego charakter i jest standardem każdego charakteru ów nieskończony standard przedstawiany jest wszystkim, aby nie było pomyłki odnośnie tego z jakiego rodzaju ludzi Bóg pragnie zbudować swoje Królestwo. Życie Chrystusa na ziemi było doskonałym wyrazem Bożego prawa, a kiedy ci, którzy głoszą, że są dziećmi Bożymi, staną się pod względem charakteru podobni do Chrystusa, będą posłuszni Bożym przykazaniom. Wówczas Pan zaliczy ich w poczet tych, z których będzie składała się niebiańska rodzina. Odziani we wspaniałą szatę Chrystusowej sprawiedliwości zajmą miejsce na uczcie króla, będą mieli prawo przyłączyć się do obmytego krwią tłumu. Człowiek, który przyszedł na ucztę bez szaty weselnej, przedstawia stan, w jakim znajduje się wielu w dzisiejszym świecie. Wyznają, że są chrześcijanami i powołują się na błogosławieństwa i przywileje płynące z Ewangelii. A jednak nie czują potrzeby przemiany charakteru. Nigdy nie czuli prawdziwej skruchy z powodu grzechu. Nie zdają sobie sprawy z tego, że potrzebują Chrystusa, ani nie doświadczają wiary w Niego. Nie przezwyciężają swoich odziedziczonych i nabytych skłonności do bezprawia. A jednak myślą, że są wystarczająco dobrzy sami w sobie i polegają na własnych zasługach, zamiast ufać Chrystusowi. Słuchacze słowa przychodzą na ucztę, ale nie mają na sobie szaty sprawiedliwości Chrystusa. Wielu nazywających samych siebie chrześcijanami jest zwykłymi ludzkimi moralistami. Odmówili daru, który jako jedyny byłby w stanie uzdolnić ich do uhonorowania Chrystusa poprzez przedstawienie go wobec świata. Dzieło ducha świętego jest dla nich rzeczą obcą. Nie są czcicielami słowa. Niebiańskie zasady odróżniające tych, którzy są jedno z Chrystusem od tych, którzy są jedno ze światem, stają się niemal niedostrzegalne. Nominalni wyznawcy Chrystusa nie są oddzielonym i szczególnym ludem. Linia podziału jest niedostrzegalna. Ludzie ci poddają się światu, jego zwyczajom i egoizmowi. Kościół zbliżył się ku światu w łamaniu prawa, podczas gdy to świat powinien zbliżyć się do Kościoła w posłuszeństwie prawu. Każdego dnia Kościół odwraca się ku światu. Wszyscy oni oczekują, że będą zbawieni poprzez śmierć Chrystusa, chociaż odmawiają prowadzenia jego pełnego poświęcenia życia. Wychwalają bogactwa otrzymanej za darmo łaski i usiłują okryć się pozorem sprawiedliwości, mając nadzieję przysłonić defekty charakteru, jednak ich wysiłki nie przyniosą pożytku w dniu Boga. Sprawiedliwość Chrystusa nie przykryje pielęgnowanego grzechu. Człowiek może łamać prawo w sercu, a jednak jeśli nie popełnia jawnego grzechu, świat może uważać go za kogoś o wielkiej prawości. Jednak prawo Boże zagląda w zakamarki serca. Każdy czyn osądzany jest poprzez pryzmat motywów, jakie nim kierują. Jedynie ten, który pozostaje w zgodzie z zasadami Bożego prawa, ostoi się na sądzie. Bóg jest miłością, pokazał tę miłość poprzez dar, jakim jest Chrystus. Kiedy tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne, nie odmówił niczego swojej wykupionej własności. Ewangelia Świętego Jana rozdział trzeci wiersz 16. Dał całe niebo, skąd możemy czerpać siłę i skuteczność, abyśmy nie zostali odepchnięci czy przezwyciężeni przez naszego wielkiego przeciwnika. Jednak miłość Boga nie prowadzi do usprawiedliwienia grzechu. On nie usprawiedliwiał go w szatanie, nie usprawiedliwiał go w Adamie ani w Kainie, nie będzie go usprawiedliwiał w żadnym z ludzkich dzieci. Nie będzie patrzył przez palce na nasze grzechy, ani nie przeoczy defektów naszego charakteru. Oczekuje, że zwyciężymy w Jego imieniu. Ci, którzy odrzucają dar sprawiedliwości Chrystusa, odrzucają cechy charakteru, który mógłby uczynić ich synami i córkami Boga. Odrzucają to, co jako jedyne byłoby w stanie przystosować ich do miejsca na uczcie weselnej. Kiedy król w przypowieści zapytał, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego, człowiek zamilkł. Podobnie będzie w Wielkim Dniu Sądu. Ludzie mogą teraz tłumaczyć defekty swojego charakteru, jednak w owym dniu nie będą mieli wytłumaczenia. Kościoły, które w tym pokoleniu powołują się na Chrystusa, zostały obdarzone wielkimi przywilejami. Pan zostaje nam objawiony w coraz jaśniejszym świetle. Nasze przywileje są daleko większe niż te, którymi był obdarzony dawny lud Boży. Mamy nie tylko wielkie światło, Jakie powierzono Izraelowi, ale jeszcze wyraźniejsze dowody wielkiego zbawienia, jaki przyniósł nam Chrystus. To, co było obrazem i symbolem dla Żydów, jest rzeczywistością dla nas. Oni mieli historię Starego Testamentu. My mamy zarówno tamtą, jak i tę z Nowego Testamentu. Posiadamy zapewnienie o zbawicielu, który przyszedł, zbawicielu, który został krzyżowany. A nad pożyczonym grobowcem Józefa oznajmił, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Według tego, co wiemy o Chrystusie i Jego miłości, Królestwo Boże jest wśród nas. Chrystus został nam objawiony w kazaniach i śpiewa się o nim w pieśniach. Urządzono dla nas duchową ucztę w pełni obfitości. Weselna szata, dostarczona nam za nieskończoną cenę, jest oferowana każdemu za darmo. Przez posłańców Bożych przedstawiono nam sprawiedliwość Chrystusa. Usprawiedliwienie przez wiarę, niezmiernie wielkie i cenne obietnice Słowa Bożego, swobodny dostęp do Ojca w Chrystusie, pocieszenie ducha, dobrze ugruntowaną pewność życia wiecznego w Królestwie Bożym. Co jeszcze Bóg mógłby dla nas zrobić, czego nie uczynił, wydając wielką ucztę, niebiańskie przyjęcie? Aniołowie usługujący w niebie powiedzieli: Służba, jaką nam zlecono, została wykonana. Odpieraliśmy armię złych aniołów, syłaliśmy jasność i światło do serc ludzi, ożywiając ich pamięć o miłości Bożej wyrażonej w Jezusie. Kierowaliśmy ich oczy na krzyż Chrystusa. Ich serca były głęboko poruszone odczuciem grzechu, który ukrzyżował Syna Bożego. Zostali przekonani, widzieli, jakie kroki należy podjąć w nawróceniu, odczuwali moc Ewangelii. Ich serca stały się czułe, kiedy dostrzegli słodycz Bożej miłości, oglądali piękno charakteru Chrystusa. Jednak dla wielu z nich było to na próżno, nie poddali swoich nawyków ani charakteru, nie zdjęli ziemskiego ubrania, aby ubrać się w szatę z niebios. Ich serca poddały się porządliwości, ukochali związki ze światem bardziej niż swojego Boga. Dzień ostatecznej decyzji będzie poważny. Apostoł Jan opisuje go w proroczej wizji. Potem ujrzałem wielki, biały tron i na nim zasiadającego, od którego oblicza uciekły ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. Księga Apokalipsy, rozdział 20, wiersze 11 i 12 Smutne będzie spojrzenie wstecz w owym dniu, kiedy ludzie staną twarzą w twarz z wiecznością. Całe życie ukaże się takie, jakim było. Ziemskie przyjemności, bogactwa i zaszczyty nie będą się wydawały tak ważne. Ludzie zobaczą, że wartość ma jedynie ta sprawiedliwość, którą pogardzili. Zobaczą, że ukształtowali swoje charaktery według złudnych zwiedzeń szatana. Ubrania, jakie wybrali, będą oznaką tego, że poddali się pierwszemu wielkiemu zwodzicielowi. Wówczas zobaczą rezultaty swojego wyboru. Posiądą wiedzę o tym, co to znaczy przestępować przykazania Boże. Nie będzie w przyszłości próby, która przygotowywałaby do wieczności. To w tym życiu mamy założyć szatę sprawiedliwości Chrystusa. Jest to dla nas jedyna możliwość kształtowania charakterów do życia w domu, jaki Chrystus przygotował dla tych, którzy są posłuszni Jego przykazaniom. Dni naszej próby szybko zmierzają do zakończenia, koniec jest bliski. Otrzymaliśmy ostrzeżenie uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych aby ten dzień nie spadł na was z nienacka. Ewangelia św. Łukasza, rozdział 21, wiersz 34. Uważajcie, aby nie zastał was niegotowych. Uważaj, żebyś nie został znaleziony na uczcie króla bez szaty weselnej. O godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty Jego nie widziano. Ewangelia św. Mateusza, rozdział 24, wiersz 44, Księga Apokalipsy, rozdział 16, wiersz 15.